Sprawdź, chcesz, żeby to wyślij na czacie facebookowym. Albo na czacie głównym facebookowym. Dobrze. Moi drodzy, wróciliśmy po krótkiej przerwie. Kontynuujemy przygodę. O, cześć. W starej świątyni. Dobrze, jesteście w korytarzu. Tuż przy zejściu w dół, po schodach krętych. Cyrus pracował kilofem przez dłuższą chwilę, żeby próbować przejść obok tego czegoś, co spowiło cały ten tunel i to wejście. Natomiast nie udało wam się przebić na drugą stronę. Beorn, masz ode mnie pozwolenie. Na chwilę, poczekajcie. Przecinanie tego... Przecinanie nie ma sensu. Jest najlepszym pomysłem. Skoro to idzie na dół... Ale jak ja to kroję i siebie kroję, to jak to podpalę, to może siebie podpalę. I owszem, mnie boli bardzo, ale i tak nic przyjemnego. Nie musisz podpalać, wiesz, może jak, skoro to się zachowuje jak żywa istota, może po prostu pod wpływem ognia odsunie się i zrobi przejście. Dobrze tutaj mówi. Można spróbować. Można spróbować, ale skoro to idzie na dół, to musi mieć gdzieś jeszcze drugi koniec, tak? Drugi koniec miał u góry w tych łóżkach. No, chyba. No, ale... No jak nie, to co są kraty? Można to przeciąć? Nie można tego złapać i tego wyciągnąć tam po prostu? Nie wiem, czy chce się tego dotykać. No to sobie na kijek nawinę. Pochodnie, zobacz, czy to się odsuwa, czy nie. Dobra, pochodnia pali się. Przesuwam do tego. Zacząłeś przesuwać. Widzisz, że część tego czegoś zaczęła się odsuwać w tym tunelu. W sensie odsuwać w taki sposób, natomiast nie przerywając się. Okej, okay, a jak przy ścianie, przy tej szczelinie? To widzisz, że to się bardzo zaczyna wypłaszczać na ścianę. Natomiast w miejscu, gdzie to trzyma się tej ściany, czy tego czegoś, to zaczęłaś to przypiekać dosłownie. Czujecie smród palonego mięsa, natomiast nie jest to w stanie, nie puszcza. W momencie, kiedy odsunąłeś pochodnie od tego, już od razu kilka tych takich żyłek, takich bulw, które tam pływają, wpłynęły w to miejsce i zalepiły to, co... Poczułeś coś? Nie czujesz, ale też nie widziałeś efektu żadnego. Dobra, ja też chciałbym jeszcze w takim razie pogrzebać to przeklęty. Odbiła się i została tak jakby wypluta na zewnątrz. Czy ten sztylet, który prowadziłeś, to przeciąć był w jakiś sposób magiczny? Po prostu pokryty srebrem. Na duchy ponoć pomaga. Pozwólcie, że spróbuję magiczną bronią. Dokładnie. Najwyżej potem się leczę. Miało być nie, na duchy. Nie wiem, czy na duchy. Miał być na Żaroma. A potem na wilkułaki. Tak, prawda to. Nieważne. Nie pytaj. Ciągam ten swój topór. Szukam takiej jednej żyłki, która osobno idzie. No i spróbuję to przeciąć magicznym toporem. Może magiczna broń jakoś zmieni wpływ, skoro on nie używa magiczny. Proszę cię bardzo. 12. Trafiłeś. Nie trafiłeś czysto w tą żyłę, kawałek skały, która tam była, skruszyłeś ją po prostu, nadcinając do połowy tą żyłę i widzicie, że w momencie kawałek twojego przedramienia jakby został rozharatany ostrzem, ale nie krwawi jakoś bardzo. Może ja dlatego, wyciągam swój młot i po prostu jak on świeci, to próbuję go też przystawiać do tej brei. Nic to nie zmienia. To nic nie zmienia. Nie reaguje na światło. Okej. No to szukamy innego przejścia, co? Nie, wszyscy wyciągamy pochodnie i tam schodzimy. Na nas przepuści? Na tyle? No spróbujmy. Spróbować. Pochodnia. Jedna mniej. Ktoś z was ma zapasową pochodnię? Wziąłem swoje ze sobą. Daj ci. O, ja też nie mam. To wydałem też. A może nie jest dwie? Ja? A gdzie będę niósł broń? Potem odrzucisz. Chcesz czy nie chcesz? No może i tak nie. To moje.
Ja rozpalę. Okay. Rozpaliliście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pochodni. Przystawiliście jednocześnie. Nie, nie, bo on ma dwie, tak? Nie, jedną sobie. Aha, okej, okay, czyli pięć pochodni rozpaliliście. Przystawiliście jednocześnie do tych, do tej masy, do tego wijącego się czegoś. Widzicie, jak to zaczęło bulgotać w niektórych miejscach i zaczęło strzelać taką gorącą breją w waszą stronę. Poproszę wszystkich o Dexterity Saving Throw. Idź pan! Plus dwa. No, wszyscy plus dwa. Wszyscy mają plus dwa? Tak. Jeden na kości. Co ty masz z tym jednym? Nie plus siedem. Nie, jeden. Jeden. Uuu, naturalne, 23. Jeszcze 23. 15 w górę. 14. Cyrus, naturalne 20. Okej. Wy. Ci, którzy zdali, otrzymują po 10 punktów obrażeń od ognia. Ci, którzy nie zdali, otrzymują 20 punktów obrażeń od ognia. Czyli mówisz 10 obrażeń od ognia. Jej! Nie po prostu tak tam wchodziła twarz. Tak, no, to zaczęło się gotować, taka, taka kulka, taka sfera tego czegoś gotującego się. No i wyleciała w waszą stronę. Widzicie, że to coś z powrotem zaczęło się zabliźniać w tym miejscu, nie pozwalając wam przejść dalej. Głupie sznurki. Pri tylko się tak dymi. Przynajmniej to wszystkich denerwować jakby teraz bardziej. To co zauważyłeś, to to, że na pewno nie trafiłeś 300 w tą żyłę. Z tym toporem. Spróbuję jeszcze raz zrobić taki razie. Tak. Utniesz serenkę. Rzuć sobie z advantage. Dobrze. 16. 16. Przepraszam, 14. 14, lepiej niż ostatnio. Przymierzyłeś, uderzyłeś to pewno, rzuć obrażenia. 5, 13. Okej, okay. 13. Uderzyłeś, już biorąc poprawkę na to, co się stało poprzednio, uderzyłeś toporem w, to, w tą jedną żyłę, która tutaj była. Obie te końcówki zaczęły szamotać się w lewą, w prawą stronę, dosłownie jakbyś węża pod ciśnieniem przeciął i on zaczął tańczyć po prostu w powietrzu, rozlewając tą krew w koło, oblewając i ciebie, i tych, którzy byli tutaj w okolicy. Odpisz sobie 12 punktów życia. Tyle, ile zadałeś obrażeń. Natomiast widzicie, że dalsza część tego, tego strumienia, tego czegoś zaczęła się jakby kurczyć i przerwała się na środku. Ta lina, to, 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 to coś. Na boki. I mamy przejście? Tak, jest przejście w dół. No, fantastycznie. No czasami to pójdzie na najlepsze rozwiązanie. A ze mnie się śmiali. Schodzimy na dół. Tam może być niebezpiecznie, więc przygotujcie się już na wszystko. Ktoś jest ranny bardzo jakoś, może się... Tak, Brie to jest... Cyrus. Pozwól, że ujrzę trochę twoim cierpieniem. Tak, to jest ręką po prostu. Przykładam ci rękę, że masz takie, czuć takie ciepło podchodzące z tej ręki. Przykładam rękę do gardła. I siebie też za 10. Okej. Dobrze. Schodzicie na dół ciasnym korytarzem, który się wije spiralnie w dół. Po jakichś dwóch minutach mniej więcej dochodzicie do twardego już gruntu. Widzicie, że część tych żył, tej masy, która pływała po ścianach, po tym wszystkim zaczęła się dość mocno kurczyć w tym miejscu i pozostawiła wam więcej przestrzeni do przejścia. Po jakichś dwóch, trzech minutach, idąc korytarzem, który dość mocno zaczął się tak łukowato w pewnym miejscu zaginać, widzicie, że złączył się z kolejnym korytarzem i jeszcze jednym. Tak jakby trzy korytarze spiały się w jeden i stworzyły dość szeroką, prostą drogę na wprost was. Nie ma tutaj żadnego światła, przynajmniej w tym korytarzu. Słyszycie tylko te jakieś pomruki, szepty gdzieniegdzie. Tak jak z tego sarkofagu? Tak. I co jakiś czas osoby, które idą bliżej ścian, widzicie jak te twarze ludzkie,
kobiet, mężczyzn, niektóre, w których nie można było rozpoznać kształtu ani płci, ani rasy. Po prostu wychodziły i od razu znikały, albo zamieniały się w kolejną. I to wszystko prowadzi tym jednym tunelem w głąb tej świątyni. Idziecie jakieś 2-3 minuty. Ja chciałbym tylko skorzystać z tego, że idziemy grupą i że idą przede mną więksi goście i się przykucnąć i w tej ciemności się schować. Zapomnij, że niesiesz pochodnie. Tak. Pomiędzy tymi wszystkimi zbrojami to... Tak jak w reflektora. Jak w środku disco kulki, nie? Okej. Okay. Idziecie tym ciemnym korytarzem. Tak jak mówiłem, jeszcze ze 2-3 minuty. Po jakimś czasie widzicie takie pasma światła, które padają w waszą stronę, jakby coś się świeciło za jakimiś drzwiami, które nie zostały do końca dobrze spięte ze sobą i pomiędzy szparami przenikało światło w stronę tunelu. Podchodzicie do drzwi. Są zamknięte. Przynajmniej nie zostawiają żadnej szczeliny, żeby można było wejść czy popatrzeć do środka, co jest. Co robicie? Wszyscy gotowi? Bardziej nie będę. Poczekajcie. Odwracam się. Wyciągam małą jagódkę. Nie. Osaska myszy. No. I co chciałbyś zrobić? Przywołuję Giant Constrictor Snake'a. Rzuć sobie na Animal Handling. No zaklęcie. Okej. Okej, okay, to jest zaklęcie. Dobra. Dobra. Myślałem, że chcesz... Uję tego tak konkretnego węża. Mogę tak skąd po prostu przewołać? No, rzuciłbyś i by było wiadomo. Może żyje tu jakiś. Tak, przywołuję jednego Giant Constrictor Snake. Gdzieś zaczyna z nami wychodzi. Nagini. Okej. O, nagini. Przywołałeś tą istotę, tego węża, natomiast widzisz, że on jest bardzo mocno zdeformowany. To zaklęcie, które rzuciłeś, a wygląda jakby był jedną z tych żył. Też przechodzą po nim jakieś takie dziwne kształty ludzkich czaszek. O nie, maraka. Nie zginie wygląda, za trzy. Na pewno nie wygląda. No, wyjątkowość to... właśnie. Może. No, nie wygląda inaczej. Twoje zaklęcie wywołało skutek jakiś magiczny, ale coś musiało wpłynąć na nie. W jakiś sposób i wyszło coś takiego. Co za bestia? Myślałem, że przyda nam się wsparcie, ale no, jak już przywołałem, no to już przywołałeś? Tak, tak. To... Oj, co się z tobą stało, malutki? Chodźmy. Malutki. Otwieram te drzwi tak, jakby sobie na się wchodzi. Okay. O, ścieżka. Okay. Pytasz za takie dwie wielkie zasuwy, klamry. Popychasz te drzwi i w tym momencie światło, które było ze środka, bije wam na twarz, na chwilę oślepiając. I poproszę, zróbcie miejsce. Zabierać te na unbranded cookies. Ten kryształ działa tak samo? Tak, ale? Nie, wiesz. No to co ma z nim zrobić? Zaraz zobacz. Zaraz się nie dowiem. O, that's big. That's big. Big boy. Możecie tam zrobić więcej miejsca. Jego figurki zaraz polecą. No. Czemu znowu jesteśmy na zewnątrz? Wewnętrzny monastyr! To jest za duże. Okay. Tak, wyjście jest tu. Koboldy. Koboldy. Los Koboldos. Mumisy. Dobrze, wy jesteście tutaj. Tu są drzwi, które zostały odkryte. Tu czy tu? Tu. Gdzie są maty? Gdzie możesz wyczynić łóżki?
Wyszliśmy na wewnętrzny monaster. Otworzyłeś szeroko te drzwi. Światło, to wszystko padło na wasze twarze, oślepiając was na chwilę. Bo wszedłeś krok do przodu. Widzicie szereg filarów, przy których są koksowniki, w których wciąż pali się jakiś ogień. Po prawej i lewej stronie widzicie ogromnych rozmiarów lustra i takie same lustra widzicie po przeciwnej stronie oraz po bokach sali. Z prawej i z lewej strony przy ścianach są szeregi jakby łóżek lub posłań, które kiedyś tam mogły być lub są aktualnie. Część z nich jest zakrwawiona, część nie. Po prawej i lewej stronie, również przy ścianach, widzicie ławy. Na ławach są położone zwłoki, które są zawinięte w jakieś bandaże, w jakieś różne dziwne rzeczy, jakby zostały po prostu pochowane w ten sposób. Po prawej stronie widzicie dużo mniejsze te zwłoki, które tam są, natomiast są podwójnie ułożone na tych ławach. Na wprost was. Na wprost was. Widzicie dwa filary, które są porośnięte bluszczem i tutaj ten cały teren, który jest z litej skały, na ta masa, te żyły idą po ścianach w tym momencie i schodzą na sufit i idą w stronę przeciwnej ściany do was. Na samym końcu widzicie stertę poduszek różnego rodzaju koloru, kształtu. Po lewej stronie widzicie jakieś obiekty. A na samym środku, wśród poduszek, widzicie postać monstrum. Ogromnych rozmiarów, pół kobieta, pół lew. Leżąca, a raczej śpiąca w jakiś sposób na tych poduszkach. Jest w totalnym bezruchu, a przed nią widzicie ogromnych rozmiarów postać jakiegoś mężczyzny, który wydaje się być pomnikiem, ale jest w totalnym bezruchu u jego pasa, a raczej bardziej na plecach jest przewieszona broń. Ręce ma rozłożone, pochyloną głowę do modlitwy. Kilka symboli, które płoną na ziemi. Niektóre z nich już takim bardzo słabym światłem. Po lewej stronie dostrzegliście podobnych rozmiarów sadzawkę, jak była u góry, do której też schodzą te żyły, tak jak te z tej u góry. Jakiś stoliczek i coś, co leży na takim piedestale z desek. Po prawej stronie widzicie na ziemi leżące jakieś płachty, to mogą być dywany, i jakiegoś różnego rodzaju skrzynie. I coś, co zwróciło waszą uwagę, to, że nie ma z wami Utala. W momencie, w którym oto otworzył drzwi, to światło was oślepiło na chwilę i nie ma go z wami. Jest posąg tylko tego... Tu jest ten posąg. Czy to jest posąg Utala? Nie widzisz z tej odległości, ale jest to prawdopodobne. To podchodzę. Mhm. Podchodzisz w stronę tego posągu. Z każdym krokiem, jak idziesz w stronę tych poduszek, tego leża, tej istoty, widzisz, jak te kaganki po lewej i po prawej stronie mocniej się zapalają. Kolejny krok i kolejny i kolejny i kolejny. Zbliżasz się do tego posągu, do tego kogoś. Podchodzisz, widzisz, dostrzegasz ten topór na plecach, który wygląda identycznie. Tą broszę, którą ma na rękach i zbroję i pancerz. Patrzysz na jego twarz, widzisz, że jest pogrążona w modlitwie, że usta się ruszają wciąż. Tak jakby cały czas zmawiały modlitwę. Jego oczy są zamknięte, a glify, które są na ziemi, płoną niebieskim światłem. Okej, okay, czy dalej widzę symbol Ilmatera na jego naramienniku? Tak. Bardzo dobrze. Idąc potężnym głosem mówię: Utalu na Ilmatera, ocknij się.
I po tych też słowach postać Utala widzisz, że otworzyły mu się oczy. Ręce od razu opadły na biodra. Ciężko oddycha i glify, które powoli przestają płonąć tym jasnym światłem, a ta istota, która leży na poduszkach, zaczyna się przebudzać. Nie zapominaj o swojej świętej służbie. To wszystko była moja święta służba. Opowiem wam wszystko potem. Najpierw musimy powstrzymać tę bestię, którą więziłem tu sam nie wiem ile. Dlaczego mamy ci teraz zaufać? Ha? A uwierzylibyście w górę, jakbym powiedział, że jestem duchem, który siedzi, którego ciało jest zamknięte w świątyni i zatrzymuje bestię? O, shit. Dawno temu przybyłem tu z moim oddziałem, który widzieliście zresztą u góry. Te wszystkie szkielety to oni. Jeden glif zgasł. Chcieliśmy wziąć szturmem tę świątynię, powstrzymać tę złą pół wiedźmę, pół potwora. Ale wpadliśmy w pułapkę. Drugi glif zgasł. Potrzebowała... Czy mogę podbiec i wrzucić pochodnie na ileże? Możesz spróbować to zrobić. Proszę tak, chcę zrobić. On sobie gada. Potrzebowała w jakiś sposób dusz świętych wojowników do swojego rytuału. Wpadliśmy w pułapkę. Wszyscy po kolei zaczęli ginąć. Zostałem jako ostatni i resztkiem sił wezwałem Ilmatera o pomoc. Uklękłem w modlitwie, on zesłał mi swą moc, która pozwoliła zamknąć bestię w tym kręgu. Ale wiedziałem, że to nie będzie wieczne. Że pewnego dnia będzie trzeba ją powstrzymać. I tak moja dusza błąkała się po górze tej świątyni, szukając odpowiednich śmiałków, którzy będą w stanie mi pomóc w tym zadaniu. To jest wąż, jak widać. Widzę, że Beorn się przygotowuje z pochodnią. Mhm. Firebolt też tam. Mhm. W sensie przygotowujesz, czy rzucasz? Leci. Leci! Okej. Jak ona śpi, to Beorn... czy mamy korzyść, żeby w to rzucić? Tak. Beorn, mówiłeś, że pochodnią będziesz poduchy chciał rzucić. To był przy czwartym glifie. Bri, jak była ten, to był przy szóstym. Możecie rzucać. Ale i tak, 18. Nie wiem, jak traktować rzut pochodnią. Czy to jest dexterity, czy to jest strength? Dexterity może być, w twoim przypadku. Monk weapon. Wszystko jest monk weapon. You try hard enough. If you are monk enough. To 19. Okay. Na trafienie pochodnią w poduchy. Policjancie. Portret Utala ma teraz sens w sumie. Trafił walczyć gąbką do ścierania tablicy. I owca zawinięta. W momencie, w którym Beorn odpalił pochodnię, rzuciłeś ją... Znaczy ja odpaloną już miałem, więc no, ja tylko... Tak, ale rzuciłeś ją w środek na te poduszki, na to wszystko. Bri chwilę później, widząc, że ta pochodnia leci, też rzuciła zaklęcie do środka tego... na to leży, w tą istotę. Widzisz, że zaklęcie w momencie, w którym przekroczyło te glify, rozprysło się na glifach, a pochodnia wpadła do środka i zgasła od razu. Not fair. Podczas całej tej rozmowy kolejne glify, które były wypalone na ziemi, gasły, nie będąc wspierane świętą modlitwą. Sama postać się przebudziła, popatrzyła w waszą stronę. A teraz was zabiję i będę mogła dalej patrzeć w przyszłość. Teraz wreszcie przyjdzie czas na twoją śmierć. I... Obrzydka, no. Poproszę wszystkich o inicjatywę. Macie korzyść na ten rzut, ponieważ byliście gotowi. Korzyść na inicjatywę, no. 17! Nat 20! Wow. Nice! Od razu już mamy miejsce. 3 i 3? 13. Okay. 22. Niestety tylko... 16. Dobrze. Niestety tylko 8. Ojej. Z korzyścią? Napiszcie tam gdzieś proszę też swoją... Ja mam pisaczki. Kostka mi się bardzo podoba, chociaż mało czytelna, tak, ale jest ładna. Piękna. Mam cały set z takich. Dobrze. Moi drodzy, 25-20. 21 wybranych. To miałeś krytyka. Tak. Ładne. Co to było? To u ciebie? Tak, tak. Dobra, to klak pierwszy. Mm-hmm. Klak i ja go przyjaciel. Ja. Klak. 20, 22. 25.
22 miałeś, tak? Tak. Widzę to. 20, 15. 16. 17. To będzie Braina. Braina. 15, 10? 10. Ale te rzuty z korzyścią tak wyszły. 10, 5? Tak, jak słyszę. 8. Nie mam, się zastanawiam, co napisać. Cyrus myśli o jego man crushu w postaci, która ma około 300 lat? Uwierz w ducha. Dobrze. Okej. Mamy to. Ale on nas dotykał. Mychlaku. No to co? Nie było garnka. Jego proszę o to, żeby sobie... To jest wąż, tak? To jest wąż. Rzeczny. Da. A ja się zamieniam w nieświadka. To jest twoja akcja, prawda? Tak. I w jego bonus akcji wydajesz mu rozkaz. No, i on po prostu jego rozkazem jest do... Jest. Łap to! Szubrawstwo! He will try to catch it. Mm-hmm. Constrict report! 17 do trafienia. Nope. Muzyka. What? Za cicho, za głośno. Nie, no może inne. Aha. No to jak nie trafiło, to trudno. Dobrze. Aha, bo to jeszcze był ten twój wąż. Ale tak? On ze mną działa. Tworzeń, dobrze. W sensie on działa w tej samej turze. No, tak jest moja twój. Ja i mój JJ. Ja i moje 8 lat. To jest inna historia. Na inną stronę internetową. Deadly Encounter? Dobrze, Beorn. Dobra. Tup. Mhm. No i... jak jestem w stanie po drugiej stronie od wunża, żeby atakować z dwóch stron i mieć maybe korzyść, maybe? Ona jest jeszcze prone. Tak. Ha! Ale to ja też miałem korzyść. Budowanko. Dobrze, możesz jeszcze dorzucić kostkę. Bardzo nie. Still nope. Dobra. Butowanko. Naturalne 20. Proszę. To będzie Stunning Strike. Powiedz mi tylko, gdzie się, co się z tymi żyłami? Gdzie one jakby są? Są na suficie, schodzą po ścianach w stronę tutaj. Wszędzie są w koło. Czyli jakby one nie są połączone z nią w żaden sposób? Są za nią. Co tam? No na obrażenia 1 krytycznie, czyli 2 plus tam 4 to mam. Nie chcesz laka 6. Zużyć? Na obrażenia? Przerzucić damage. Laka zużyć, żeby tam zadać no może 2 punkty obrażeń więcej, nie. No, ale stunning zdała? Mhm. 18 na kość. No, to zdała. O moment, key point straciłem. Jeszcze jeden. Ile tam zadałeś? 4 punkty obrażeń? 6. Dobra, 23 na trafienie. Trafiasz. To jest 8 punktów obrażeń i poproszę Stunning Strike. Śpi! 16 na kości. God damn it. To na pewno ma żołądek jednak tam, gdzie kosztuje. Po wątrobie binie porządku. Nie, ale po której? Bonus akcja atak. To jest 23. Trafiasz. To jest 8 punktów obrażeń. Czyli 6, 8. Mhm. No i tyle. Okej. Okay. Teraz ona. Tak? Fuck. Okej. Okay. Ona się podnosi na tych swoich czterech odnóżach. Dolna część, jak mówiłem, wygląda jak lew, ale taki bardzo gruby, bardzo dobrze zbudowany,
taki wyżyłowany, byś powiedział, nawet pod częścią tych tego znaczy, futra. Nie czong. Nie, nie, bynajmniej nie jest to Big Chongus. Chong. Chong. Koty są chong. Widzisz, jak wiązki mięśni przesuwają się pod tą skórą i część z tych żył, które były na ścianie, gdzieś wchodziły w te poduszki. Widzisz, że chyba część z nich jest gdzieś tam po łapie tych tylnych od strony ściany. Na nią gdzieś się wdrapują. Część, ta druga część jakby zwierzęca od strony ściany jest bardzo mocno zdeformowana. Ona sama wstaje, odwraca się w twoją stronę i wykonuje jeden atak łapą. Próbuje cię uderzyć łapami, a drugą próbuje dotknąć tego węża. Próbuje go uderzyć takim sztyletem, który jest dość mocno zakręcony na samym końcu. W ciebie, Beornie, to jest 17. Na trafienie? Tak. Is it? Is it? Nie. Trafię. Okej. Równo. Nie, 16. Czyli to jest... Dopóki nie będę miał 20 mistrzostwa i zręczności, to... To jest 13. Piercing damage. Slashing, przepraszam. Okay. Przeciągnęła ci tym ogromnym łapskiem gdzieś przez klatkę piersiową. Zauważyłeś, że część z pazurów chyba jeszcze jakby nie została. Za długo była wiesz, w jednej pozycji i nie wyszła. Po prostu tak mocno cię grzmotnęła, tylko delikatnie nacinając gdzieś ten pancerz, który nosisz. Nie wiem, czy tak delikatnie. Nie noszę pancerza. No, ubranie. Ubranie, które nosisz. Natomiast wąż. Który... No, to jest 18 na kości. To jest tak. Czas na was, babies. I on otrzymuje, mój drogi... Nagrodę Nobla. Otrzymuje... On otrzymuje 15 punktów obrażeń. Widzisz, że poprzego też o Constitution Saving Throw. I otrzymał 15 od sztyletu, tak jak mówiłem. To jest 19 na 19 kości. Zdał, czyli połowa poison. Czekaj, bo może mieć niewrażliwość, zaraz ci powiem. Tell me more, my friend. A nie, nie ma. Nie ma, tak? Zatem połowa you z... Pustard. Połowa z 11, czyli 5. O kurde. To mu dźgnęła. Tak, widzisz, że w miejscu, w którym go dźgnęła część z tych twarzy, to tam ona się rozeszły od razu na dół i widzisz, że... Strasz... On jest z tych twarzy zrobiony. Tak. Nie ma znaczenia. Nie obraziła sama siebie? Nie. Worth asking. Okej, okay. To była jej akcja. You fine? Widzicie, że w rogach na ścianach koło luster są lampy, które się świecą w różnych kolorach. Widzicie, że ta, która była najbardziej po lewej stronie, świeci się na kolor zielony. Ona zabłysnęła mocniej, a ona wyciągnęła rękę w stronę Reiny. Szeptała kilka słów. A poproszę cię o charisma saving throw. Jak blisko jesteś ode mnie? Za daleko. Otóż jestem 6. Jaki zasięg ma aura? 10 stóp. Nie, no. To jest 9. Braknie. Idę? 9. 9. Moja droga. Słyszysz w swojej umyśle... Bij tą małą... I popatrz, jej wzrok skierował się w stronę Bri, a ty masz nieodpartą pokusę, żeby dźgnąć. No masz trochę, nie dobiegniesz w tej turze. Żeby dźgnąć Bri i ją atakować. Ej, to było tyle. Tak. Sobie jeszcze może przejdzie w tą stronę. Odchodzi? Tak, ona półkę wstała. To bije.
ruchu na tyle. No, to tam się też znajdzie. Mam jeszcze korzyść na ten atak? Bo przechodzi obok jego flanku. Tak, oboje macie korzyść na atak, bo w tym samym momencie będziecie atakować. Mama! 20 na trafienie. Trafiasz. Ty nie. To jest 8. Okej. Okay. To była jej tura. Teraz walczę jest... w ogóle z tymi srebrnymi sztyletami. Nie wiem, nie zaznaczyłem tego. No, ale... Walczysz nimi, tak? Tak. Okej, okay, spoko. Nie mam nic bardziej magicznego niż tak, to jest srebrny mocno. Sztylet. Bri! Okej, okay, dobra. No ja sobie dotąd przebiegnę, to jest 9 kratek ruchu. Czyli 45 stóp. Tak, ale bonus akcji sobie wezmę okay. Dasza, tak czy siak. I robię dzik moim sztylecikiem. Sztylecikiem, no. Boże, nie sztylecikiem, rapierkiem. Rapierkiem. To jest 18. Trafiasz. Nice. Z booming blade'em, of course. Obrażenia... 9. Z racji, że ją zaatakowałam w tej turze, ona nie ma na mnie okazyjnych, jak zrobię raz, dwa, trzy. Tu jest trzecia? Mhm. Powiedzmy. No. Dobra, i to koniec mojej turki. Okej. Okay. A jak się ruszy, to dostaję jeszcze oberwała też dwa razy, jeśli trzyma jakiegoś dominata czy cokolwiek. No, słusznie. Stała oba. Damn. Okay. To była Bri, Reyna. Yep. Dwa, trzy, cztery, no pięć. Nie chcę być inaczej. Nie przechodzisz w promieniu 10 stóp ode mnie. To sposób, nie ma znaczenia. Ale siódmego poziomu nie może być charmed. Wszystkie co? Sojusznicy. Autor devotion. Nie. Otóż. Otóż nie. Otóż nie. Otóż nie. No i próbuję, wyciągam łuki zasi i próbuję zaatakować Bri. I kataną również. Shield! You need to kill her. Dobra. Znaczy powiedz mi, ile masz na kości za nią? Znaczy, jak powiedziała, załatw, więc... Co to znaczy? Nie, ile na kości. Teraz! 19 na kości. Teraz! Tak? Dobra. Tak. Łaki zasi 2, drugi atak kataną, 18 na kości, what the fuck? Ile masz kafe w sumie? W sensie z shieldem będę mieć 20, więc i tak. Wszystko no jest to plus 7 no. Katana, także. O, o, to jest jeszcze ta ładna katana. Tak, to jest ta ładna katana. O boy. O boże. Jak to zdech? Co ty rzucasz? Ile? No, nie możesz tak normalnie, tylko jak swoich bijesz. Zakładam, że dorzucam do tego ten nakratyk. Oczywiście, że tak. No tutaj jest... O, dobra, 12. W sumie? Mhm. Jeszcze stoję! Masz... Masz cierp. I zużyj swoją action surge, żeby ponowić ataki. Czekaj, bo ja mam w akcji 2 ataki. Finish her! Ale to jest dominate czy to jest charm? 16 na kości. Ale ona nie otrzymała obrażeń, żeby mogła się z tego otrząsnąć. 16 na kości. 17 na kości. Co się dzieje? No, na pewno? Znaczy obstawiam, bo mam 5 punktów życia, więc... Poczekaj. Nie, no, tak, ty masz... Miała plus 4 ze zręczności, nie? No, no. Nie. Widzicie, jak Reyna... ty nie, natomiast Cyrus i... Znaczy myślę, że ja widzę, bo ja nie jestem tyłem, tak, mówiłem. Tak, tak, tylko chodziło mi o ten moment, w którym to się stało. Cyrus i... Utar. Widzieliście ten jakby zamglony wzrok Reyny, która pobiegła w stronę Bri. Wyciągnęła katanę i po prostu przeciągnęła kilka ataków po stronę Reyny. W stronę Bri, która w momencie posoka po prostu wytrysnęła na wszystkie strony. A po chwili Bri wylądowała na ziemi, upadając i krwawiąc obficie.
Why you do this? Oh boy. Utal. Dobrze, no to ja jak odchodzę, podbiegam właściwie raz, dwa, trzy. W tym momencie w zasięgu mojej Aury of Devotion, jeżeli jest, nie może być pod wpływem efektu czaru, więc spada z niej automatycznie to. Znaczy podejrzewam, że przestaje działać, znaczy znaczy ja bym tak to interpretował, że ona może podtrzymywać zaklęcie i na niej zacznie działać, jak się odsunie. Jest, nie działa. Tak, jak jesteś w jej okolicy, to... No ale to tak czy siak, jak stoję tutaj cały czas jest w ciągu 10 stóp. W bonusowej akcji wpadam w szał. Tak, bo paladyn potrzebował szału. To jest to, czego potrzebował paladyn. To jest tak. I would like to rage. To była ta jedna słabość, którą miał paladyn. Nie miał rage'a. That's where we are wrong. Rest in peace. Już ma. Wiesz, no smite nie wymaga rzucenia zaklęć, więc w rage'u możesz go użyć, nie? Zbliżcie się do mnie, jakieś magiczne sztuczki wpływające na umysł. Ilmater was ochroni. I atakuję. Aaaa! Ilmater was ochroni. Frachaniszo! W imię Boga miłosierdzia zarobię cię jak świnka. Co pierwsze na dodawę smite? No to ile zachodzi? I to jest 19, to jest casting. Plus 7, 26 obrażeń. Disgusting! 26. Tak. 26. Zrobię save'a. Zabiję cię z miłością. Naturalne 20. I drugi atak rzutem prawie, bo to jest 11 tylko. Chyba raz mi się udało z Tuna czemukolwiek wsadzić. Ale będę próbował. Okej, widzicie jak Utar wpadł w furię, uderzył tym toporem gdzieś przez ciało tej istoty, kawałki mięsa, które tam jeszcze były z tej bardziej zdeformowanej strony, odpadły na ziemię. Ona sama zaczęła wyć w bólu i krzyku, który zaczął się odbijać pomiędzy filarami i wszystkimi ścianami tutaj w koło. Teraz będzie Cyrus. Zdążę wbiec w Reinę z tarczą. Tak. I chcesz ją zabić? Kruncem. Dobij ją, cierpi, biedaczka. Atak i w bonusowej będziesz miał... To nie jest, to nie da rady. Znaczy chcesz zrobić show, tak? Proszę? Chcesz zrobić show na Reinie tarczą. Chcesz zadać jakieś obrażenia tarczą, no. No to musisz wykonać atak tarczą. Dobrze, to w takim razie... To w takim razie... To w takim razie rzucam za Reinę Spiritual Weapon w bonus akcji, który ją klepnie w tył głowy, a do Bri podbiegnę i ją uleczę Cure Woundsem. Okej. Okay. O, to sprytnie. Rzuć na atak tym... Spiritual Weapon. Naturalne 20, max damage. Zabija się leśnie. Lamia w ogóle mogła nie wstawać. Kończyliśmy się z Lami. To była zła grupa. Wybraj sobie złych ludzi. Poczekaj jeszcze na innych. 25 na trafienie. Trafiasz. No. I D8 obrażeń. I na D8 jest 4. No. Plus mój spellcasting ability modifier, czyli razem 8. Czyli razem 14. No tragedy. No tragedy. I teraz podbiegam do Bri. Raz, cztery, i Bri będę... I Bri będę leczyć z... Miłością. Z miłością, tak. Oh my sweet ale summer ale child. Z trzeciego poziomu będę ją leczył. Najsik. Dobrze. Także 3d8. 20, 24. I co ja tutaj mam jeszcze? 22 plus spell level 5. 29. Co? 29? Nie, jeszcze więcej, sorry. Nie, dobra, 29. What? 3D8 zamieniło się w 29? Tak. 16. Jak no z wisdom? No bo mam plus 4 z wisdoma i plus 6
z bycia klerykiem. Czyli rzuciłeś 20... 19. 19 na kościach? Na 3K6, to wciąż sporo. 3K8. Jak chcesz rzucić 19 na 3K6? No dlatego, powiedziałem, że to wciąż mi się nie zgadza z matematyką, ale nie, okej. Okay. Zostaw te figurki. To była Bernowa matematyka. No nie, no rzuciłem 884. 0700. Dobrze, wyleczyłeś Reina. Ty sobie rzuć, czy się ockniesz z tego. Plus saving throw z charyzmy. I plus 2. Też już rzucam. A, plus 2, no to też. No też, bez tych czasów. Nope. Ale jakby jest w aurze. Tak. W tym momencie światło. A czy za ten atak paladyna sobie przerzuciła konsta? Przerzuci. No. Znaczy tak. Ten... Na tron jest. Tak. Aha. A, bo to co mówiłeś, okej. Okej. To był Cyrus, teraz jest wąż. Nie, tylko leczenie. Zaczniemy od tego, że ja jako... przykładny misio, staję w łapach. Chciałbyś ściągnąć błyskawicę? Nie, przywołuję totem, bo to nie jest zaklęcie, tylko moja po prostu umiejętność. I pojawia się totem. Misiowy. Misiowy? Mamy wszyscy plusy do HP-ków? Wszyscy macie plus 10 HP-ków. I korzyść na strengthy. Tylko na testy. To jest 10 temporary, czy w ogóle? Temporary. I nice. Przejdę tutaj po prostu. A wunsz? Wunsz też ma plus 10. Wszyscy mają advantage na co? Strength, saving throw i checks. Okej. Okay. Czyli ataki wynikające z siły chyba też, nie? Nie, dobra. I przyłazi wunsz tak, żeby być syzaniu. Mhm. I korzyścią atakować ją. Zajęłaś mój spot. Zwija się w taką sprężynkę, żeby mógł chcieć w środku. Plus powyżej 11. Bullshit! Bardzo nie. Próbowałeś... That was me. O co, folks? Wąż próbował ugryźć tą istotę gdzieś tam w tył nogi, ale został odrzucony po prostu na bok. Tylko dlatego, że nie był rozciągnięty jakoś bardziej, tylko zwinięty, to utrzymał się w tej samym miejscu, w którym był. Chlak. A, ty się przeniosłeś? Okej, okay, dobrze. Teraz ona. A ja? I ja w swojej akcji sobie wezmę dodża. A, bo nie robiłeś akcji. Nie, po prostu przerzuciłem. A, bo to jest free action totem, tak? Tak. Nie, ale to jest bonus. A ja nie muszę sterować tym. Beor. Dobra. Nie wiem, za otoczenie go, że to mogę mieć też? Fajnie. No to co, no? Pyk. To jest 26 na trafienie. Na to przerzucę. Za 10. Nice. Stunning Strike. Kiedyś się może uda? No. Ale nie dziś. Następny. Nice. 22 na trafienie. Trafiasz? To byłby kryt. Ale byś był, kurczę, w żałobie chyba. Jak się zamówię ten kryt. 5 obrażeń. Key point na Flurry of Blows, żeby jeszcze dwa ataki zadać. To jest 24 na trafienie. I 22 na trafienie. No co ja mam zarzuty? To jest 6 obrażeń, to jest 5 obrażeń. I co z tego, że wszystkimi 4 trafiłem? No 4 okay. Save'y. A, to prawda, 4 save'y. Wszystkie dziesiątki, ale styl. Ile masz być tam? Co? Ale save na zaklęcie. Wszystko powyżej 12. Okej, to był Bjorn i teraz ona. Ja
Dobrze. Tu poproszę o Dexterity Saving Throw. Ok, jestem prone, to mam... Nie mam. Czy Ceru jak jesteś prone, to zawsze nie zdasz. No, disadvantage on other rules... To zależy od, sytuacji. Czasami jest tak, że masz korzyść na przykład. No, ale... W sytuacji, gdzie musisz zdać Dexterity Saving Throw, no to jest właśnie... a jesteś nieprzytomny, to nie zdajesz. Jestem przytomna, ale... Ona jest przytomna. A. Tak czy siak? 22. Nie zdaję. Naturalny 20, 24. No ja leżę, ale mam rzucać... No bo już jesteś przytomna. Ale jesteś przytomna. 10, 10, 10. I to daje 15. Okej. Dobrze. Czy ja też mam rzucać? Czy tak? Dexterity saving throw. 4. Dobrze. Plus 2? 6. Tak. Kto miał powyżej 18? Okej, okay, ci, którzy byli w zasięgu, czyli te osoby tutaj. Widzicie, jak ta... Przeżył. Ta lamia wyciągnęła rękę do jakiegoś takiej małego mieszka, który miała przy pasie. I ogromnych rozmiarów chmura ognia spowiła te osoby będące tutaj, na tym terenie. Nie masz kontrspecji. Może ty masz. No bo masz kryształek, który robi nie wiadomo co. Mogę jej co najwyżej tak zrobić. Jak oni widzieli. Okej. Okay. Zrobi Ci, którzy nie zdali, otrzymują 36 punktów obrażeń od ognia. Wow! To ja nawet nie muszę się kłaść z powrotem. That's all. I'm back to mchlak. A ty byłeś w zasięgu? Ci, którzy zdali przez pół. Byłem w zasięgu. Reina przez pół, no bo... Ja sobie użyję racja raz, komendując, żeby obniżyć to do 12 do 3. I obniżyłem o 15. To jest takie... Flex! czyli otrzymałeś nic. Gdzieś tam przypiekło bark. Wiesz, on się tak napił mięśnie, że pokryły się potem po prostu i ten pot wyparował. Okej, okay. To była jej... Wyparował tak szybko, że zostałeś obrażony od zimna. To była jej akcja. Czy teraz... ja ze względu na to, że dostałam obrażenia? Ona ją zaatakowała. Tak, ona ją zaatakowała. Ten cały szał, który miałeś w głowie, jakby prysnął w tym momencie. Szczególnie, że zaczęłaś się dymić w całości. Widzisz, że ona popatrzyła w stronę jednego z luster. I ta masa, która spowijała całe ściany, to wszystko zaczęła wchodzić do tego lustra. I wychodzić. A idź pan stąd. W jednym z miejsc tutaj. Tu jest lustro. O, w tym. Zaczęła wychodzić i pełznąć w stronę tych... A wiedziałem, żeby tam pochodnie rzucić, ale nie. No dobra, pełznąć w stronę tych ław. Dotarło do... Muszę sobie wyrzutnie pochodni załatwić. Trzech. Widzicie, jak te zwłoki, te zawiniątka, które były w bandażach, zaczynają wstawać, wydawając siebie gardłowe ryki i zaczynają biec w waszą stronę. Natomiast ona sama z siebie podchodzi do tego lustra. Shibum! Ja chcę ją bić. Haba, haba, haba. Do przerzutu. Ile? Otóż nie tym razem chyba. Otóż ona jest grappled i ona can't move. Bo to jest 22. No to się jeszcze okaże. Ona będzie mogła escape'ować dopiero jak w swojej turze. Ale grappled by whom? By my snake'o! By snake'o, nie ma przed tym sobie kontrola? Dopiero jak będziesz próbować uciec w swojej turze. Okej, okay. No to ona jest bliżej w takim razie. You know move! No aha, i jeszcze obrażam ją. Obrażam ją. Obrażam ją. Please do. Dobrze. 11. Okej. Okay. Bludgeoning damage. Janu. Okej, okay, ty miałeś 10, 11.
Ty? Nie trafiłem. Okej, okay, 15. Trafiłeś. Jeszcze ty. Ja zrobiłem reakcję na Vladimir. Tak jest, bardzo ładnie. Vladimir? Dobrze. A nie! Ruszać. Bo ja miałam tylko temporary. To mam 3 punkty życia. I żyję. Haha! I żyję. Czy on nie zaatakuje? Dam skąd Obero Frendo. Jezu, cieszę się, że mój trzeciopoziomowy spell leczenia nie był totalnie bezużyteczny. 5, 10, 11, 12. Wiesz, gdyby oberwała, otrzymała, straciłaby jeden. Okej. Death saving throw. Dobrze, dobrze. Lecimy dalej. To była ona. Ona faktycznie nie, jak się będzie ruszyć. Brie. Ja teraz. Pewnie wstanę. Czy ja mam... Tak, ale... ile tutaj jest kratek, bo mi zasłania wszystko do lami? Musisz te kratki trochę bardziej wyrazić. 3, 4, 5. 5, 6. Dobra, to zaatakuję tego typka po prostu. Mhm. Wygląda jakby... to jest non-branded. Rozmiarów mężczyzny. Tyle? Human, tak? Mm. Człowieka. Dzierży jakiś zardzewiały topór w rękach. Dzierży resztki zbroi, które gdzieś tam zwisają na jego ciele. Albo które jest bardzo mocno wysuszone, jakby zostało tutaj skremowane. Atakuj. Bardzo ładne jest... dwa. Więc nie. Ale tak czy siak nie ma na mnie okazyjnych. To jest... ja zużyłam jakby 4 kratki. Więc no. I mogę jeszcze przelecieć. 4. Ile to masz speeda? No, mogę sobie w bonus akcji jeszcze polecieć. Tak, no, ale mogę ogólnie normalnie. To byłaby normalna. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Co to zrobił? Jakiego koloru masz kryształek? Fioletowy. Fioletowy. Tak, fioletowy. Wstaje 20 więcej. Nie pamiętam swoich kryształków. Dobrze, okej. Okay. Nie, bo myślałem, że jakiego mochalak ma kryształek i tak. Brie wyprowadziła cios, ale on trochę gdzieś tam utkwił w tym bandażach, wyciągnęłaś rapier, zaczęłaś odbiegać od tej istoty, tego nieumarłego prawdopodobnie. Reina. Tak, ja się potknęłam się przecież. Ej. Nie dobiegłabym. Just nic nie słyszę. Come on. Modlitwy. Let's go. Co tu jest? W sensie tu jest ten filar, więc trzeba go obejść. Tak, z tyłu nie przejdziesz, tam jest bardzo duży filar. Aha, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogę przejść przez węża, nie? Tak. 6, dobrze. Dam radę z tej strony. O, super. Świetne miejsce, pochwalam. Gdzie budy? Kudziu, please? Za Advantage. Za Beorna, czy nie? Tak, ja topał ją tam. To popał. Atak. Otóż nie, to jest 48 na kości. Yes. Drugi atak. No, okej, okay. 18 nice. Na kości. Wyobraź sobie, że to Reina. Że to Brie. Jak w ser. Pierwszy tutaj zapisane? Jest 6 plus, czyli 10 plus jeszcze ten nekrotik. 1, 2, 12. Mhm. I jeszcze w bonusowej akcji z Ruki Zasi. Otóż nie. Okej, okay, ile? 12 cały. 2 nekrotik. I ma jedną ranę. Mhm. Udale. Ja się tu wcisnę jeszcze tak tutaj. Kurwa, gangbang strasznie. I jeszcze przy filarze, no nie przejdzie. No i... Dobrze, nie próbowałem mackowego stwora. Zaatakuję z przewagą. Tak. Pamiętaj, że masz Rage'a. 18 i 19 na kości, więc trafiam na pewno. I to będzie też pierwszy levelowy smite. Teraz masz właśnie okazję przekonać się, jak brzmią prawdziwe modlitwy do Imadera. Się
17 obrażeń. Tak wygląda wiara. Tak. Tak. To jest też 18, czyli też na kości, czyli też trafię. No i też smite też. I to jest 24 obrażenia. Ja pierniczę, co to jest? To jest palawa. Fantastyś, fantastyś. Dobrze, po tych wszystkich atakach, po tym wszystkim widzicie, jak coraz bardziej, w sensie ten potwór był już w złym stanie, a teraz zaczyna dość mocno obficie krwawić gdzie niegdzie. To był Utal, Cyrus. Albo nie Cyrus. A Lamia postanowi zużyć swoją pierwszą legendarną akcję. Żeby zapłakać rzewnie nad swoim losem. Widzicie, jak część z tych latarni zaczyna mocno pulsować. Oprócz jednej, tej, która znajduje się tutaj. Tamte dwie zaczynają dość mocno pulsować światłem. To światło zaczyna wychodzić z latarni i zmierza w stronę tych zwłok. Reszty, która tutaj jest. Gdzie pancy. Wchodzi w stronę ust tych zwłok, które tutaj leżą i one wszystkie zaczynają... Trzeba było zacząć od ich palenia, no. Właśnie, to tam... Trzeba palić zwłoki, no, to jest... Tak, podejdą bliżej. Ustawcie. To Cyrus na pewno ma dużo rzeczy. Z tamtej strony. Niemniej, jak widzę zwłoki, będę je palił. Taki odruch. A tutaj po dwa, czy po jednym? Na razie po jednym. O, przepraszam. Mam błąd na nim. Ups! Spoiler alert. Dobrze. One wstały i... Czyli już jest w sumie 12, tak? I tylko wstały. I tylko wstały. Na razie przynajmniej. Świetnie. To była jej legendarna akcja. Super. A teraz ty. Moją legendarną akcję. Jesteś tu. Make it legendary. Trzeba pomalować te figurki w końcu boku, czy nic nie widać w tej kamerze. Podstawki wystarczające. No. Make it omega. Ale to jest moją, wypadła wcześniej. Ale co robisz, co robisz? Nie widzę, czy tam jest miejsce jeszcze, żebym się wcisnął. Stoi obok ciebie dwóch zombiaków. Tak. Obok mnie stoi dwóch zombiaków? Tak. Flankują cię bezczelnie. O Jezu, dobra. Będą cię chcieli okładać toporami. Nie widać. Będą robić W takim razie mój spiritual weapon. Spiritual weapon, no jest tu taki. No. On może latać, to może on by się wcisnął do Lami. Na głowę. Będzie podlatywał do Lami i będzie ją... Łoił? Po łbie. Łoił, tak. Nie trafiłem. Więc trudno, ale tam jest. A ja w swojej akcji będę łoił umarłych moim młotem na umarłych. Okej. Okay. I też rzucam na atak. Kurde, jest to 8. Ale 8 plus 5, 13. Mhm. Którego bijesz? Nie wiem, nie okay. widzę. Okej, okay. Dobrze. Ty masz tylko jeden atak, prawda? Tak. Tak. Dobrze, powiedzmy, że tego będziesz bił. Mhm. Uderzyłeś go, ile za, jaki miałeś wynik? Oś 13. 13, trafiasz. Fantastycznie, to jeżeli on jest nieumarły... On jest nieumarły? Powiedz mi od razu. Yep. Super. To dodatkowo 2d6 radiant damage. What? Co ty masz za pałkę? Pogrzebacz. Pogrzebacz. To jest to, co miał Netarion, jak napierdalał nieumarłe minotaury. No tak. Było. Ale nazwa, za nazwę pogrzebacz szanuje. To bardzo pasuje. Pogrzeb w umarłych. Dobrze. Jeszcze sobie sprawdzam ten przedmiot i do... Dobra. Rzucam. Otóż 15 obrażeń. He's dead. Rozsypał się. Najbardziej na ziemi. Świetnie. Czy do mnie zmierza więcej nieumarłych? Znaczy stoi obok ciebie jeszcze jeden. Jeszcze jeden stoi obok ciebie. A czy więcej idzie do mnie? Tam na środku są nieumarli, czy co to jest? Tu jest jeden, tu jestem ja. A reszta jest tam po bokach na razie. Tu jest Brick.
plus serek. W takim razie jeszcze krzyknę i pójdę w twoją stronę, Mchlaku, mówiąc: zostaw mi tych nieumarłych! Ale olewasz atak okazyjny? Bo jeden zombie cię... Tak. 13. Nie. Sztynks. Dobrze, będzie jak wszystko się spali. To był Cyrus. Wunsz i Mchlak. No to Wunsz robi dalej. Dalej on będzie... Dusiu. Dusiołek! Dusiu. Strango? No. Nie, ale jest... Nie udało mu się udusiłkować jej bardziej. Ale cały czas jest graplut. Okej. Z grapluta jest. Że mam tylko jeden key point. Bo jak już jest taka unieruchomiona, to bym tutaj rzucił nam pod dupę ciszę. Będziemy ją w ciszy tłumić. Wri się to daleko urocniło dla mnie troszkę. Tak, niestety. Po prostu stare, dobre butowanie. Tylko bez tych przyjemnych głosów, no ale... No właśnie. Nie może być wszystkiego. Może być montażu. Okej, to nie. Nie, no to ja po prostu... tak patrzę na tą lamię i tak wyciągam tego mojego czerwia i tak leć tam. Okej. Ona robi Constitution Saving Throw. Tak. 16. Czekaj, bo się zbudzę. Całką go. Się wpuchnie na mnie z kubana. Tyle. Okej, Beorn. Ja się przyniosę tylko tutaj troszkę jeszcze. Dobrze, Beorn. I cast fist. You cast fisting. Chociaż wiesz co? Wyciągnę ten nowo zdobyty miecz wyciągnięty ze stołu. Ten... Miecz ze stołu. Skalibur. Nie, miecz ze stołu. Nazywają rzeczy po imieniu. Okay. I mieczem ze stołu atakuję. Skalibur. Czy dodaję coś do przez to? To jest 10, normalnie mam plus 7, to jest 17. Nie trafiasz. Nie trafiam. Otóż, nie. Kurwa, mam jeszcze lak. Otóż to niewiele zmienia, niestety. Dobrze. To był jeden atak. Drugi. I to już jest 19. Trafiasz. Dobra. Z gangbang. Znaczy to jest 19, jeśli to nie jest magiczne. No, nie wiem. I to jest 2 plus moje 4 z dexa. To by było 6, chyba że coś więcej. Dobra. I bonus akcja. A, key point i 2 ataki jeszcze. A, key point. I otóż, no przerzucę za to szczęście, bo to nie są rzuty. 5 i 2, 18, to jest rzut. 25 na trafienie. Trafiasz. I jeszcze jeden. Dwie jedynki. Uhuu. Wow. Jotar. No to obrażenie, że za ten... No za ten jeden trafiony, to jest 4 plus 4, to jest 8. Nie, 8. Tetul. No. Good. Dobrze. Teraz... Ona. She grappled still. Tak, she grappled and she doesn't care. Przeciągnęła sobie sztyletem po... Będąc gdzieś tam chwyconą przez tego węża, przeciągnęła sobie sztyletem po dłoni i przejechała po tym wężu. Gdzieś tutaj po twojego głowie, po tym, że on w tym momencie na chwilę został tak sparaliżowany, a ona sama przemieniła się w mgłę i wleciała w stronę lustra. To tak jak Misty Step, który rzuciliśmy kiedyś? Nie. Okej. I ona zniknęła stamtąd i wpadła w lustro. Nie ma jej tam i słyszycie tylko echo, które się odbija po ścianach. Ej, my jej widzieli. Rozbić tu lustra, zabrać dywany. Przesunąć na górę. No właśnie, a nie tu. Ej.
A, brakło mu. Za krótkiś, bratku. Może oni podbiegli do... Podbiegli do ciebie. A tamtych poproszę o zmasowanie. Tak. Ile mają? Służą wam. Wszyscy pewnie daszować będą w stronę waszej czwórki. Każdy po 12 kratek. Tak, po 12 kratek każdy. To jakie szybkie zombie. Mhm. Tego to tutaj. Dąbraka. I tamtego też z tej strony. I tamte dwa pójdą tutaj. Nie widzę tutaj kratek. Okej, okay. Po 6 kratek w stronę tą i tą. 5, 6? Mhm. 4, 5, 6. Okej. I tamte dwa zombiaki stanęły przed lustrem. Tym, które było z przodu, pokłoniły się w stronę tego lustra. Widzicie, że w tamtym lustrze zniknęła twarz tej kobiety. Prawdopodobnie pojawiła się może w którymś z innych luster. One pochyliły się. W momencie, w którym te zombiaki do ciebie podbiegły, widzisz symbole święte na ich zbrojach. I tamta dwójka zrobiła tylko tak, wciła za swoje czaszki głowy, przekręciły je. One spadły na ziemię i wydała się reszta z ich posoki i pociekła w stronę lustra. Wleciała w stronę lustra i widzicie, że lustro zrobiło się czerwone. A tamto. A, samo pękło. No i bardzo dobrze. Rozsypując się na setki kawałków. To przekreślimy je jakoś? Nie przekreślajcie, ale połóżmy tam jakiś taki... Można z tym zostać. O, super. No i jest. Znaczy nie ma. Proszę czerwony tam położyć. Poproszę o 4 kratki w każdą stronę. Lustra? No. Dziękuję. Okej. Tutaj? Tak, dobra. Tak by nie patrzeć, to proszę. Tam jest Reina, tak? Tak. Reina, poproszę cię o Constitution Saving Throw. Przepraszam, nie. Dexterity Saving Throw. Dexterity Saving Throw. Wąż. Dexterity Saving Throw. Nie masz prówki? Nie mam prówki w Saving Throw. Wąż? Jest fighterem. No, wąż jest fighterem? Tak, też. Plus 2 wąż też. 11. 22. 11. Wąż? 12. Okej. Okay. Wąż ma wciąż życie. Dobrze. Dobrze, że on ma. Przynajmniej on. Na pustek musimy jakby jeszcze więcej. Ja też. Ja na szóstym zacznę za tymi wszystkimi Misty Stepami latać. Zapomniałam też o tych temporarii. Ja też! No ktoś okay. Misty Step. Misty Step. Ci, którzy zdali połowę, ci, którzy nie zdali, otrzymują pół. To jest 30 punktów obrażeń. To jest slashing. To jest pół? I piercing. Ci, którzy zdali. To jest tylko on zna. DC było 15. Ile to jest połowa? Z 30? No nie, bo się pytałem, czy połowa to jest 30? Czy całość to jest 30? Całość to jest 30. Okej! Okay. Co tam tego, co się... Aha, lustro się rozkrysło. Tylko styl zap. Nie przyjemne. A ciebie nie złapało? Nie, no właśnie ja jest za filarem. Dobre szczęście, w dobrym miejscu stoję. Setki, jak nie tysiące igieł, szkła i tego wszystkiego pofrunęły w waszą stronę. To lustro rozpękło się, a sama tafla lustra, która teraz wylądowała na ziemi. Ci, którzy są pokaleczeni w tym momencie i ten wąż i ty w tym momencie, bo też coś otrzymałeś. Widzicie kawałki, to jest ostatnie, co zobaczyłaś, kawałki jakby historii ze swoich przeszłości. Widzisz na jednym takim większym kawałku, zanim twój wzrok zaszła mgła, twojego ojca, jak przekazuje jakąś sakiewkę komuś, ale nie widziałaś komu. I to była jej akcja, bonusowa akcja i ruch również. I teraz będzie... Mbry! O, nice!
z akcji chcę sobie zrobić spell slota, żeby mieć jakikolwiek. Tak jest. Sorcery połowy. No. Sorcery, że też są porąbani. I zrobię dzik do tego... Tego niech będzie. Okej, okay, robisz mu dzik. Tak. A nie masz jakiegoś... Tam? Jakimś booming blade'em? No właśnie, nie za bardzo. Booming blade'em. Nie wróżę dobrze twojej przyszłości tam. No, takie... no, ale na shielda sobie wzięłam, więc... Są można, można było zrobić disengage fru. Ja pierdolę. No. Ja zakładam całą pokutę. A pończę wstydu. O Boże, dobrze, okej. Bri, Reina. To wyprowadziłaś ten cios, ale zostałeś tam podbity po prostu na bok. Zdałaś. Don't you dare die. Tak. Nie czas teraz na umieranie. 6 punktów zdrowia. Nice. I to wszystko. You live. Live. To jest akcja? Live, goddammit. Ale szalmi nie spada w obrażeniu. Tak. It's true. Dobrze, Cyrus. Okej, jak daleko są ode mnie zombie? Jeden jest przy tobie. Bezpośrednio. Raz. No. To jest trzy kratki. Trzy. Ten jest trzy kratki. Trzy, cztery. Siedem kratek później. Czy jak... mogę się poruszyć tak, żeby każdy był w zasięgu 30 stóp? Z luzem. Tak. Znaczy, nie, że wszystkie. Pytanie, które chcesz objąć? Cztery najbliższe będziesz w stanie objąć. To znaczy, jak stanie tu, to wszystkie będą. No bo 6 kratek mam. Możesz tak zrobić. Się mda. Dobra. To tak robię. To będziesz miał okazję tylko jedną. Tak. Nie, tylko ten tu. Nie. Tych dwóch, co tam sobie te głowy urwało. One leżą na ziemi. Dobrze. I unoszę swój symbol Ilmatera wysoko, mówiąc: Ilmaterze, pomóż nam przezwyciężyć te szatańskie siły. Rzucam jako akcję Channel Divinity, Destroy Undead. Każdy z nich rzuca Wisdom Saving Throw. Jeżeli nie zdają, automatycznie są zniszczone, jeżeli mają CR 1, 2 albo niżej. Okej. Okay. Ile jest DC? 16. Co? DC ile? 15. 15, nie. Nie zdał? Nie. Destroy. Uff. Zdał? Destroy. To w takim razie chyba nic się nie dzieje z tego, co pamiętam. Zdał. Guzik ma taką rękę do rzutu, że nawet nie musi grać paladynem. A i tak to robi. Dał. Skoro się łączy. No to poszło ci, że dwa z nich, które... Jeden, który koło ciebie stał, że będzie skamieniał. Rozprysł się w powietrzu, jak mgła. Tak samo tamten drugi. On mógł zejść z planszy, jak najbardziej. Koleżko! Ale ja chciałem objąć jeszcze te cztery, które były z lewej strony. Nie dałoby się. Nie, to nie dałoby się. No to tam bym wolał pójść, bo było ich więcej. Nie było ich więcej. Trójka, a tu ich było najwięcej, ile mogłeś złapać. Ile przeżyło, ile umarło? Tylko dwa z sześciu. Zginęły. Umarły? Tak. Ja pierdolę. Okej, lecimy. Nie lecimy, bo jeszcze w bonusowej akcji młotek zajebi jednego nieumarlaka. No to się jestem okaże. Pewien. No, don't do it. Z advantage. Z advantage mówisz? Tak. Dobrze, i dodaję jeszcze na tylko 4? 4. No. No i spoko, 22 na trafienie. Trafia? Tak, a z tego jest 9 obrażeń. Okej. Okay. Żyje. Dostał dość mocno gdzieś w bok czaszki, kawałek dolnej żuchwy, po prostu wybiłeś mu z zawiasów i on tak zwisa.
To był Cyrus, prawda? Tak. Tak, dobrze. To teraz wszystkie one. Raz, dwa, trzy. A, daj, nie zdążyłem. Nope. Yes. A ile? 16 na kości. Shield. Już nie wchodzi. Czyli plus 15, plus 5. Może być masz 15. 20 kop. Ile masz? 20. 20 kop. I ostatni. Nope. W momencie, w którym ten pierwszy gdzieś tam z kawałek materiału po prostu nawinął się na ten topór, który trzymał w rękach, drugi próbował cię uderzyć centralnie w klatkę, w tym momencie rzuciłaś zaklęcie, odbił się ten topór od aury i kolejny, który był obok również, ta jakby aura odbiła ten atak. Cyk. Ten podejdzie sobie tu, a ten podejdzie sobie tu. Myślę, że nie miałem tury. Może dwa razy się ruszały zombie. Nie, odpowiedzialnej turze najniższej. One się ruszają na samym początku. Bo ona nimi steruje. Ona zużyła swoją akcję, żeby wstać i żeby ruszyły. Okej, okej. I ten ostatni będzie próbował wywrócić ten brazer. I to mu się udaje. Na ciebie. O, ty świnia. Poproszę cię o dexterity saving throw. No. To jest 6 punktów fire damage. Okej. Wywrócił w twoją stronę ten brazer, on się potoczył, uderzył cię gdzieś w nogę. Zdałem. Kawałki tych ogniów, które tam były w środku. Muszę się oklepywać. To byli oni, jeszcze ten jeden, który jest obok ciebie, on będzie atakował wąsza. I to jest 18? Traf. To jest 7 obrażeń i w momencie jego ataku widzisz, jak końcówki jego palców przechodzą po tym wężu, pozostawiając taką nie tyle krwawą, co rozkładającą się ranę na ciele tej istoty. Constitution saving throw. 19 naturalne. Okej, okay, to połowa z dwóch to 1. Nie chce być inaczej. Nie chce być inaczej, dokładnie. Okej, okay, te. Tak. Gdzie lampki ponownie zaczęły mrygać. Wunsz i mszlak. Wunsz i mszlak. To najpierw wunsz zrobi cyk tu. Mhm. Będzie go gryzł? On go nie zabił tym młotem? Nie, był drugi jeszcze, który zginął. Znaczy, nie, on dostał młotem, ale nie umarł. Tak, to wunsz spróbuj... Nie, wunsz będzie tutaj, długo spróbuj tego dziobnąć. Jego flanów. Nie, bez tego, bez okazyjnego. Odchodzi. Ale był tu. Ale wunsz zajmuje 4 kratki, więc jakby... Aha. Więc on cały czas jakby między... Okej. Okay. No szkoda, bo naturalne. Z flamką. Jeden. Z flamką spróbuję go też skonstryktować. To jest wciul, bo to jest 24. Jest nie za dużo, bo to jest... A! Nie znikaj mi ty! To jest 9 punktów bludgeoning. Mhm. On jest constricted. Mhm. Natomiast pytanie, czy jestem w stanie tak rzucić zaklęcie, które obejmuje 5 fitów w każdą stronę, żeby oberwały te dwa, a nie oberwała Bri? Nie. To w koło. To dupa. To dupa straszna. Czy to byłby Moonbeam? To coś by było. Jak wysoko jest sufit? Sufit? Nie widzisz go. Co robiście? To mi się bardzo. Bardzo podoba. No to nie, to w bonusowej jak ty się lala. Poprawiam tego. Nie. Poprawiam temu. Mhm. Otóż nie poprawiasz mi. To znaczy, to jest niby. To jest niby 13 trafienia. To poprawiasz mu. O. Dziewięć po raz kolejny. Okej, okay, umiera. Hey, hey. Znaczy jest rozwalony i leży na ziemi. Okej, okay, ja się odsuwam z tych płonących
tych raz. Przejdę przez swojego burza. Mhm. 3, 4, 5, 6. Ustawia się tutaj. I to by było na tyle. Mhm. Dobrze. To był Mochnak. Mła. Bjorn. Los Beornos. Dobra, to ja bym chciał. Tutaj znajdzie się coś ciężkiego, jakiś kamień, coś takiego. Mhm. Bo chciałbym przebiec, podnosząc kamień, pierdolnąć nim w lustro i się schować za filarem. Wśród tym, tego czegoś. Tu nie wejdę? Tak, jesteś w stanie tamtędy przejść. Okay. A wśród tych wszystkich rzeczy, które leżą na ziemi, podniosłeś jakąś szklaną kulę. Mhm. No i chcę się schować za filarem po rzucie. Okej, rzuć na trafienie. 25. Rzuć obrażenia. I czym? Rzuć K12. O, coś znalazłem. To mogło się przydać, ale już się nie przyda. To jest 8. Okej. Okay. Podniosłeś tą kulę. Rzuciłeś. Widzisz, że w momencie, w którym ona uderzyła w lustro, taki błysk elektryczny. Lustro poszło w drzazgi razem z kawałkiem tego filaru, który był obok ciebie i spadł gdzieś w stronę ściany. Także zostałeś tak i pół filara, który był za tak tobą. W tym momencie rozsypał się po prostu w pył. Okej. To był Beor. Świecenie jest na pół. To była moja akcja i ruch. Bonus. Bonus se golne. Co se golniesz? A golne se smoczy oddech płynie. Okej, okay. Jakby zostaw se z tyłu, no bo wiesz co. No wiem, opis. Który w bonusowej można kupić. Tak. Co, no, a komuś podać? W akcji. W akcji. Znam. Nice. Dobrze. To był Beorn w tym momencie, słyszycie. Zostaw to! I... Komonie? Tak. No fajnie. Weźmy się. Coś mówi po ludzku. Ta mgła wyleciała z tego lustra. Wycelowała ręką w twoją stronę. Poproszę cię o Charisma Saving Throw. Nice. Bardzo ładnie. Twój umysł. Na chwilę słyszałaś jakieś słowa, ale zamknęłaś oczy, zaczęłaś myśleć o tym, co się dzieje w tym momencie i wstrząsnęłaś tą myśl gdzieś z siebie. W razie wątpliwości Pri pokazuje jej faka. To nie tak, że jest otoczona czy coś. Ona tam dobiegnie? Tak. Teraz jest otoczona. Teraz jest otoczona jak najbardziej. Ale action było. Tak. Teraz jest Bri. Okej. Okay. Get the fuck out! A najpierw dzik. Czy to wygląda w sensie, że to będzie... To daje 14, więc nie wchodzi w nią w plamię. Nie. I disengage i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ui! Dobix free. Okej. I ten sztylet za nią. Dobrze. Pójdź te płota. Widzisz, że schowała ten sztylet. Gdzieś ona ma go na takim paseczku. Wypuściła go z rąk. Podniosła ręce do góry. Zaczęła kręcić nimi w powietrzu. I widzicie, że te latarnie zaczynają gasnąć wszystkie po kolei. Zrobiło się tu bardzo ciemno. Jedyne światło to jest to, które jest tutaj. I dają je te paleniska. I kilka smug kolorowych zaczyna krążyć wkoło tej sali. Zbija się w powietrze. Sam sufit zaczyna się mienić w tym momencie różnymi kolorami. I nad wami pojawia się ogromnych rozmiarów chmura. I
wszyscy w koło. Naturalne 20. 2. Co to trafienia? Tak, trafienia. W kogo? Ty 20, ty tylko 2. To tą naturalną 20 nie chcę być. Nie chcę. No dobrze, 17. Także już lepiej niż było. I there goes my luck. To była 2 machlaku. To jest 17. Tak. Zombie tutaj. Cyrus. To jest 18 na kości. Wąż. Naturalne 20. Dal. 15 na kości. Czyli sumie ile? Mój drogi, to będzie 20. Zombie nie ma szczęścia. Tam na ziemi leży. Ja. Mhm. To jest 3. Oh! So you lucky us. I ten zombie, też, on też nie ma szczęścia. W momencie, w którym te chmury, one zaczęła się rozdzielać, ta chmura, na mniejsze i zaczynają się grupować, tworząc takie sporych rozmiarów świetliste kulki. Zaczynają was na was spadać. Ja sobie tylko... Okej, okay. A co na nas spada? Już te kulki? Mhm. Okej. Okay. Meteorite Swarm, nie? Myślałem, że to będzie Meteorite Swarm. To są 12K10. Meteorite Swarm? No, nie, to jest 20K20 plus 20K20. Tak. Nie jest. Okej. Okay. Jeśli chcesz, żeby wszystko... zginęło wszystko tu i wewnątrz Leja, który powstanie. No to wszystko barbarzyńca totemiczny, tak. Bring it on! Potrzebuję kąsemkę. Chyba dziś pada. Kąsemka jedna. O panie, ale wyobraź sobie barbarzyńca totemicznego tieflinga. Ktoś mi dom przypał, czy nie. Co? Dobrze. Beornie. Zmniejszam się jeszcze bardziej o połowę. Tak, tak, tak. Ktoś mi dom przypał. 17 punktów obrażeń od... i się świecisz od... White. Od Lightning. Na to odporny nie jestem. 17 mówisz? 17 od Lightning. Z uchlaku. 8. 8, 6, 14, 16. Już. 17. Okay. Również Lightning, również się świecisz. Obok ciebie ta kula spadła, roztrzaskała i jeden z glifów, który był na ziemi. Zombie umierają. One dostały człowiekowi wilkiem. Cyrus! O kurwa! Panu. Weź tam pierdzielnij ich do figurek, które nie są w walce. 27 lightning damage. Uch, nie słuchajcie. Smażona puszka. Coś zdechło? Aha. No. Moment. Najgorzej. Straciliśmy dźwięk. Aż za nie mówię wrażenie. To nakładaj wszystkim białe, którzy dostają. Okay. Spróbuj teraz coś powiedzieć. Połóż mnie. Czy to było połóż mnie? Tak. Tak, to było połóż mnie. Okej, wąż otrzymuje 56 punktów. No 20, tak? Ty otrzymujesz... Kurwa, ale to są złote kości, ja pierdolę. Tyś, przemysłem. 25 punktów obrażeń. Dalej za wszystkie stunning strike'i, z których nie rzuciłeś ani razu poniżej 12 na kości, jestem zły. Okej, ta kula... Wielkie gradobicie, trzaski... Który szybko biegam, więc... Trzaski piorunów, które uderzyły wokół was i w was. To była jej legendarna akcja. Spoczko. Teraz miał być... Cyrus?
Nie, Reina. Reina. Bria już była, tak, tak była. Chcę mi przypomnieć, czy Second Wind jest w akcji, bonusowej akcji. Ty żyjesz? Tak, no tak, lepiej. Tak, mnie 6 punktów, a teraz mnie nic nie trafiło. Także Elo żyje. Jezus czy Maria, jestem ślepa, właśnie nie wiem, w sensie szukałam dziesiątki. No nieźle, nie, to jest całe 13. Reina punktów. Uroczy krwią. Nie, to do środka. Dobrze, Reina, to... I wstaję. Mhm. Bonusowa akcja, połowa ruchu. Tak. Dobrze pamiętam. No i się... Wiesz, jak to, tam są drzwi, także... nie wiem, gdzie wstałam, w sensie, na której kartce wstałam. No tutaj stoi. Raz, dwa... Cztery to jest koniec ruchu. I wykorzystam swoją akcję na to, żeby się przesunąć gdzieś tu. Nie chcę cało. Bonus akcji się możesz też ruszyć? Akcji. W akcji. Bonus akcja była second wind. Okej, okay, pardon. Mhm. Pardon mi się. That's all. That's all. Uta! Wykorzystałeś moje action search. I'm sorry. Podbiegam do Cyrusa. Sirius is down? Tak. W akcji używam na nim mikstury średniego leczenia. To jest 4 do 4 plus 4. Tak. No to dostajesz 14 punktów zdrowia. Nice! Jeez! Tam tylko leczy. No, poza momentem, w którym zadał tam 50 obrażeń w jednej turze. No i jeszcze dam jedną kratkę w tą stronę, no i w bonusowej akcji sam wypijam też taką samą miksturę. Okej. Okay. Wiesz, kroplówę. 15. Nie, to jest ten, tak jak są te kaski na meczach, gdzie sobie wkładasz dwie puszki. No tu jest na drugą. Wyjmujesz z kieszeni, nie? Nie, od siebie tak wie. Dobrze, to był tal. Cyrus, you live. I live. Yes, you live. I'm still... Okej, okay. Laying standing. On the ground. Yeah. Halo. No. W opisie nie było napisane, że Spiritual Weapon to jest koncentracja, ani nic w tym stylu. Nie wierzę. Chyba jest, nie jest. To nie ma. No. Tak po prostu se wisi? Od kiedy? Tak. Ale jazda. Nie ma. Zawsze myślałem, że to jest koncentracja. To nie jest koncentracja. Super sprawa, więc no to dynda se. Łotek powinien wisieć dalej. Tak. Co ma wisieć, nie utonie. Dokładnie tak, to ma się nie utrudnia. Tak więc, pokażcie mi, gdzie jestem dokładnie. Ty jesteś tu. Leżysz sobie. Tak, leżysz. Koło mchlakowego totemu. Okej, okay. To ja wstanę. Faktycznie. Wstanę. Okej, okay, stałeś. W bonusowej akcji będę starał się przesuwać młotek gdzieś tam w stronę nieumarłych Ilami. Mhm. Dobrze, a w akcji... Straciłeś Rage'a, nie? Nie, znowu dostał. W akcji rzucę Guiding Bolta w Lamie. On ma zasięg 120 stóp. Będzie. Jednego poziomu. Musisz się trochę przesunąć. Musisz się przesunąć trochę. Dobrze, no to przesuńcie mnie. W sensie, no mam jeszcze połowę ruchu, bo wstałem. No to nie? Tak. Clear. Ale tak nie przesuńcie, żebym nie stał obok nikogo. Fantastycznie. Dobra. Czyli to działa tak, że muszę zrobić ranged spell attack. To będzie plus 4. 23 do trafienia. Trafiasz. Fantastycznie. I 4d6 radiant damage. A następny będzie miał advantage. Mhm. Fantastycznie, 8 punktów obrażeń. Ale jest. 4k6, 8 punktów, ale pesz. No kurwa. No. Ale pesz. No. Zwany Biedonix. A ja zapomniałam, Biedonix. Czy Lamia się wyleczyła z tej rany, którą mi zadała? Z tego cięcia nekrotycznego? No, nie widzisz, żeby go miała. Okej. Okay. Dobra, to Lamia się świeci. No. Rzucicie lustra. Okej. Okay. Teraz byłbyś ty, ale jest leża. Część z tych
tutaj już akurat nikogo nie ma, ale z tamtej strony jeszcze jest 6. Poproszę tam położyć 6 zamków. Weź iść stąd, kurde. Tam już 6 wstało. Niech staną ale wszyscy w jednym miejscu. Tam są po 2. Takie ściśnięte zombiaczki. Będę nadzieję. Kimi. O, nie? Ten sprinter. Sprinter. Piękny. Zwiadowca z mojego oddziału. Widzicie, jak za nimi wyrasta kilka macek z ziemi, z tych wijących się żył i wbijają się w plecy tych wojowników, którzy tam zostali położeni, skremowani. I do Matrixa. Zaczynają się kości łamać, pancerz zaczyna się zginać na nich. Ty patrzysz na to, co się dzieje i widzisz przed oczami część z nich kojarzysz jeszcze z twarzy. To była część twojego oddziału, który tutaj poległ w tym miejscu. I pancerze, które gdzieś tam miały jeszcze symbol Ilmatera albo Pelora, to wszystko jest zgniatane na małą masę, jest wchłaniane przez te macki. I widzicie te kilka kulek, które zaczynają podążać po suficie i rozchodzić się po tej sali. I zniknęły stamtąd. Mchlak. Okej, okay, czyli mówisz, że nad nami jest chmura, tak? Nad wami była chmura, ona się teraz zmniejszyła o połowę. Ale jest. Tak. Okej. Okay. Call lightning! No jest chmura. No jest chmura. O, ty. Nie, tak się nie bawimy. Będzie piękny, męski Tomek. Zero reaction. Co zero reaction? Nie, nie zadziałało twoje zaklęcie na to coś, co zostało przywołane. Ale cold line i tak przywołał, jakby rzucam po prostu to zaklęcie. Jak to nie chmura jest, to może swoją własną. To jak najbardziej. To tak, no to poproszę dexterity saving throw od nich wszystkich. Lamia pass. Ten DC? 15? 16. 16. To Lamia zdała, on nie i on tak. Ta dwójka nie zdała. Tak wszyscy dostają. Tak jest. Moje kadyszki. Na punkt. A, no. Who knows? Ja idę ją chuchnąć. Not bad, not terrible. 21. Ci, którzy nie zdali, prawda? Wszyscy. Tylko nie zdający połowę. Czyli jakby nie zauważyłem, żeby ta chmura coś... Ta nad wami? Jakbym, że tak nie udało się wykorzystać nie, tej... Nie byłeś w stanie przenieść. Ona otrzymuje 10, tak? Tam było 21 przez pół. Tak. I ja robię... Patrz. Przypytałem się do tego jak... Ała. Okej. Okay. Beor. Okej. No, trochę nie tak miało być. Boże. Dobra, biorę kawałek filaru. Ty, który leży na ziemi, tak? No, który jest gdzieś obok mnie. Biegnę sobie z nim tutaj. Tupu. Mhm. Lustro i chowam się, bo to jest jakieś coś, za czym się można schować. To jest stół, na którym leży... Na którym leży kilka flaszek z czerwonym płynem. A tutaj obok widzisz zwłoki, które mają rozcięte gardło. One tutaj leżą już trochę, ale wyglądają dużo świeższe niż te, z którymi walczyliście. I ta krew spływa do tego bajora tutaj. Ty podchodząc tam, no bo też jakby musisz patrzeć pod nogi, zerknąłeś w stronę tego bajora i widzisz tą krew, która wycieka do niego. A w bajorze ukazała ci się kolejna wizja. Okej. Okay. Ale zrób najpierw tą akcję, ja ci ją zaraz opiszę. Dobra, to... Podbiegam z tym kamieniem tutaj. Do tego lustra. Znaczy, gdzieś tu, bo to jest...
To dobra, to jest bajoro, to tak. Jest jakieś takie mini molo. Tak. Aha, czyli tu nie ma za czym się schować tak naprawdę. No jest, to jest taki stoliczek bardziej. No dobra, no ile mi da ochrony, tyle mi da ochrony ten stoliczek. Rzucam tym kamieniem w lustro. Trowy. Jit. 25. Cóż, chciałam tak rzucać. 25? Trafiasz. Trafiasz. Rzuć kaszutką. Dobrze. Kamulcu leć. 4. Jak dodaję do tego coś, to... Możesz dodać swojego dexterity. A, to 8. Okay. Uderzyłeś kamieniem w lustro. Widzisz, że ono pękło. I takie duże kawały. Zaczęły się sypać na ziemię. Ty... Uśmiechnąłem się i dymi leci z pyska. Popatrzyłeś, tak jak mówiłem, w stronę tego jeziorka. Widzisz... Chmura obejmuje całe pomieszczenie. Widzisz Beornie. Widzisz pewnego młodego mężczyznę. Dość mocno umięśnionego. Widzisz obok niego stojącego swojego wujka, Dirmidża. Widzisz, jak on przekazuje jakiś mieszek, prawdopodobnie z jakimiś monetami albo z czymś takim. I tamten drugi przekazuje mu jakiegoś więźnia, kogoś takiego. Widzisz młodą twarz. Bardzo, byś powiedział, bardzo młodego człowieka albo elfa. Nie jesteś do końca pewien. Blond. Jest dość mocno podobny do Bri. Bardzo mocno podobny do Bri. Okay. I twoja wizja się w tym momencie... Ty się zachwiałeś chwilę na nogach. A wziąłeś ten kamień, rzuciłeś lustro. Lustro poszło w drzazgi, rozsypało się na ziemi. To była twoja akcja. Tak. Co się robisz jeszcze? No to w bonus akcji wypiję miksturę leczącą. Do it. To się będzie rozpadło, zgaga, nie? Ale trudno. Tak, one zostały wchłonięte. No, więc to oddaję. To jest 2 4 plus 2. Wyjmij jej z dupy. Ładnie. Co mówiłeś, że chciałabyś mieć moje rzuty? Mogłoby być 10, nie na wtedy, kiedy są dobre, tak? Na trafienie, nie na damage. Mogłoby 10, jest 4. To pewnie dlatego, że mi płonie gęba i nie przyjął się najlepiej ten eliksir. Wyparował za nim. Tak. Dokładniejszy opis tej wizji też mogę ci później przesłać, także nie ma problemu. Okej, okay. To byłeś, ty rzuciłeś tym kamieniem, lustro się rozpadło. Widzisz zdenerwowaną tą lamię, tą bestię, popatrzyła w tę stronę. Nie! Jak mam kończyć rytuał? Wbiła sobie palce w klatkę piersiową, rozorując ją na boki. Krew zaczęła wypływać z niej, spadając na ziemię. Krew zaczęła się rozchodzić w stronę tych żył, tego wszystkiego, które było wkoło. Stąd też nagle te kulki takie zwinięte zostały wyplute. Taka bardziej masa, która pełznie w jej stronę. Ona wsadziła w to rękę jedną, drugą. Zużyła legendarną swoją akcję. Wszystkie 3 punkty. Formowała takie coś na kształt czaszki, z której skapywała jakaś ropa, krew. Posłała w twoją stronę. 19 na kości. Jeszcze raz? 19 na kości. No to pewnie wejdzie. Poproszę cię o Constitution Saving Throw. Hell yeah. Plus 2 masz. Nie ma. Masz. Tak, mam plus 2. Po prostu. 19. Nice. Za mało. Ale mam też 16 punktów życia w tym na momencie. Styk. O kurde, panie. Finger of death.
Kombinat. Ewidentnie poziom trudności poszedł w górę. Podoba mi się to. Ja nie wiem, czy mi się podoba, bo nie gram. Otrzymujesz 37 punktów obrażeń od Poison. Już pół? No, tak. No to faktycznie się udało. No, zajebiście znany teścik. Ja chyba położę się na chwilę. Ale to nie jest dwukrotność twojego życia. Odpoczne. No nie jest. Tak. Wielka breja wpadła w ciebie. Najpierw poczułeś chłód, później gorąc, zaczęło cię wszystko piec. Całe twoje ciało zaczęło piec, zaczęło drętwieć i widzisz te kilka... Położyłeś się na ziemi, ostatnie co zobaczyłeś na ziemi, leżące obok ciebie kilka symboli Ilmatera i Pelora, które zaczęły się roztapiać w tym wszystkim. To był Beorn, teraz jest ona. To jest zemsta za żaby. Tak, to nigdzie dostaje. Poczekaj. I chwyciła ten cały, stojąc tutaj w swojej akcji, chwyciła ten kaganek tego ognia, cisnęła w twoją stronę. Jak w mortalu. Czy z ciebie się wylała teraz ta mikstura? Tak, no, ona która? Sama... Ta mikstura? No. Nie, to dwa minuty. Więc jak mnie postawicie, to mogę dalej chwijać ognie. Jest w fatalnym stanie. Część tych ogników, tych węgli spadło na nią w klatkę piersiową, która w tym momencie wychodzące żebra i bijące jeszcze wciąż serce, widzicie, przez tą klatkę kilka węgli odbiło się od niej, parząc ją, cisnęła tym kagankiem w twoją stronę. 18 na kości. Trafia. Mhm. To jest... Paladyn wystarczy. Bierz w duchę. Tak, poproszę żyje. Cię o Dexterity Saving Throw. 19. Jeszcze 30 przez pół. 15. Otrzymujesz 15 punktów życia. Fire fizyczny? Tak, fire. To jeszcze spokojnie. Widzę, że ponad połowę jeszcze. Ona zaczyna się zataczać. Okej, dokąd jest ta masa i czy ona jakkolwiek utrudnia poruszanie? Ta masa była przez tu, a w tym momencie w tej masie jest Beorn. Okay. I tam się... Dzik! Atakuj. Jesteśmy na solo, więc mam snika. Z Booming Blade'em? Tak, z Booming Blade'em. Kładasz ten rapier. Średnia tam... średnia. 24 w sumie. 24. Po pomnożeniu? Ja. Ale musisz zadeklarować poziom smite'a przed rzutem na trafienie, nie? A, wyciągnęłaś ten rapier. Wymówiłaś kilka słów. Cięłaś przez... przez bok tej bestii. Widzisz jak... z czego korzystałaś? Z rapiera, Booming Blade i sneak attack. Widzisz, że to wyładowanie, które przeszło przez ciało tej bestii, widzisz, że ona się zachwiała. W tym momencie z jej drugiej strony ten booming zaczął działać. Wybuch, rozrywając kawałek klatki piersiowej. Jedna z rąk odpadła i potoczyła się w stronę Cyrusa, padając u jego stóp. Ona sama zaczęła obficie krwawić tak mocno, że zgasił się ten kaganek obok niej. No. Zaczęła syczeć, warczeć. Widzisz, jak serce w jej klatce piersiowej coraz wolniej zaczyna toczyć krew, a ona sama zaczyna się przewracać na bok. I... rzucę kasetkę. O nie! Jakaś dziesiąteczka. Fireball. Aby tylko rosła broda. To jest... 7. To nie jest fajne. Możesz zerknąć. 7, tak? To jest fireball. No baby! Znowu! Nie!
Raz, okay. Dwa, trzy, cztery. Idealnie tylko ciebie! God damn it! To jest od niej, tak? Od... Tak. Tak, tylko. I'm fine, guys. Kałabunga! Au. Drugi raz fireball! To jest jej finishing move. Rzuć sobie dexterity saving throw. Już. A to masz przez pół. Tak. Nie! To będzie 21. Okej, to jest 22 na kościach. Przez pół, czyli 1/4. 5. Żyje. No tak, widzicie, że w płomieniach stanęła i Bri, a właśnie, bo Bri też w tym momencie obrywa, więc też cię poproszę o dexterity intro. To jest mało. Okej, zatem otrzymujesz pełne. Jaj! 27 to było? Tak. 22 przez pół, 12. 11, pardon. Czemu przez pół? No ja mam 22. Aha, tak, przepraszam. No, więc 22 otrzymujesz. Ja chciałem być miły. Żyję. Miałam 3 punkty życia przez całą myślę. Cięłaś tym rapierem. Rzuciłaś zaklęcie. Widzisz, że rozcięłaś dość mocno ten bok, tak? Z drugiej strony wybuchła ten booming blade, bo ona się przesunęła, sama chciała się odsunąć od ciebie. Oderwało jej rękę. I później tylko ze środka jej klatki piersiowej na boki, ciebie odrzucając do tyłu. Tylko widzicie, jak ty dostałaś, przywędziło ci trochę twarzy, trochę przodu twojej klatki piersiowej. Wy z tyłu już macie flashback z Wietnamu w tym momencie, flashback z kopalni po prostu. I Bri, która posunęła się w stronę ściany. Boski wiatr. What the fudge? Kurz wojny opadł? Tak. No to jadę w saving throw. Bo kto teraz był w turze? Ty rozumiem, nie? Była Bri Reina. Teraz ja. Tak, widzisz, że ta bestia leży na ziemi, krwawi. Nie wydaje ci się, że była. Ale się chcę upewnić. Chciałabym się upewnić. Nie, chciałabym jej odciąć, spróbować odciąć głowę. Jeśli. Proszę cię bardzo. Reina uses decapitation. It's super effective. Okay. To jest właśnie coś. Dobra. Zapisz sobie to i zapamiętaj wynik, albo zapisz sobie to. I masz głowę lami. Masz advantage, jak ona jest prone? No. Mogę tak. Mieć, ale... Możesz mieć, no, jakby no nie będzie lepiej. No i to i tak jest. Okej, napisz sobie głowę lami. Mhm. Znaczy chciałem odciąć, nie wiem, czy chciałaś ją zabrać. Utal. Mhm. No to wychodzę z strzału, musowej akcji, no i cały ruch i akcję, żeby do Beorot podbiec. Mhm. Czyli tam 60, 12 kratek. No, myślę, że będzie akurat. No i tyle. Cyrus. Aha, Bri będzie jeszcze. Dobra. Podchodzę do Bri. Czyli 12 kratek. Dotrę tam w jednym ruchu? A nie, z jednym akcją. Nie, z akcją musisz. Dobrze. No to tyle. No nie będę mógł stabilizować. Nie. Dobrze. Chlak? Ja? Tak. Wszedł tylko wybuch, charczenie. Byłeś za filarem w tym momencie schowany. A i te... To też to, ten światło, które tam miało, było na was, zniknęło. No już nie świecę jak umieram. To jak się obudzę, to kolejny. Dobrze. Beor. 20. Fuck you guys, I don't need you. Ty podchodząc tam do Beorna już miałeś, chwyciłeś go za ręce. Oh, tak. Widzisz, jak odzyskał gdzieś w oczach ten błysk. I od razu jakby chciał wstać z tamtego miejsca, tylko widzisz pod stopami te topiące się w tym żrącym kwasie, w tym wszystkim. Symbole poległych twoich towarzyszy tutaj.
Czy ja tylko się budzę, czy ja mogę w tej lekcji normalnie wstać? Tak, wstałem, masz jeden punkt. Okej, okay. Bo mi się bardzo nie podoba to, co tu widziałem, no więc ja tu wstanę. Miksturki zgarnę potem, ale tą mumię, co tam leży i to jezioro... Tym swoim płonącym oddechem. Okej, okay. Rzuć obrażenia. Tak patrzę. Just devil things. Ty, Beorn, że nie potrzebujesz pochodni. Indeed, 20. Całe piątki? 5, 5, 4, 6. Nice, okej. Okay. Pociągnąłeś tym ognistym oddechem po jeziorze, po tych zwłokach. Te zwłoki zaczęły się palić, ta krew, która ściekała tam, przestała ściekać. A część wody z tego jeziora wyparowała, ale tylko część. Beorn, Bri. 10. Nice. Znane. Reina. Ty się zajmujesz odkrajaniem tej tak. głowy, ewentualnie dobijaniem tej istoty. Utal. Czy ja dojdę do Bri? W trzech ruchu? Tak. No ale widzę, że ty nie potrzebujesz pomocy. Podchodzę. Daję. Dobrze sobie poradziłaś. Przykładam rękę do ramienia na kierunek drugiego poziomu. Najsik. 8 tylko. Dobrze. Udało wam się wszystkie postawić na ziemię. Czy po prostu masz... Tak wziąłeś wszystkie klasy? Nie, wysiadłem pana do jednego porządku. No właśnie, ja o tym mówię. Wszystkie klasy i... Wszystkie potrzebne klasy. Nie, to wszystkie klasy. Ostatnio... No to później wam powiem, jak liczyłem sobie tam różne rzeczy. Paladynie z multiklasowanym, z warlockiem i rogiem. Jak ma paladyna, to i tak nie potrzebuje nic więcej, ale... Wszystko. Cyk, jesteś na orbicie. Wszystko to potrzebuje. Okay. Prosto do nieba. Głucha cisza. Wierzysz? Zapadła w tym momencie w tej jaskini, w tej komnacie. Światła, które migotały jeszcze chwilę temu na tych latarniach kolorami, zgasły. Wydaje wam się, że na zawsze część z tych koksowników, które były na środku z tych palenisk, również przygasło, ale w dalszym ciągu rzucają w miarę stabilne światło. A mumia się tam nie pali? W sensie to ciało? Tak, 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 ona się pali. Też światło. Co robić? Mówię do Utala. Utalu, ile ci jeszcze pozostało czasu? Nie wiem, prawdopodobnie niewiele. Zadanie, które zlecił mi Bóg, zostało wypełnione. Bestia została pokonana. Mój czas pewnie nadejdzie wkrótce. Ale zaraz się... Nie traćmy więc czasu. Ja już byłem dawno martwy w momencie, kiedy przyszliście do tej świątyni. Widzicie, jak ręka, te palce Utala zaczynają się rozsypywać w proch. Przybrała dużo bardziej bladego kształtu. Zaczyna się rozsypywać. Mam tylko jedną prośbę. Zabierzcie moje prochy, jeżeli możecie, prochy moich braci gdzieś z tego plugawego miejsca. Awatar łańcuchów, słyszałeś coś o nim? Słyszałem to. Rzuć sobie historię. Nie religia? Religia, historia, w zależności od tego, co jest wyżej. 5, nie. Niezłomny? Nic nie słyszałem. 7. Już śmierć nadchodzi szybko. Widzicie, że Utal opadł. Zginie z takim. I don't think I have. Tak jak już wspominałem, ja księgi nigdy nie interesowałem. Widzicie, że Utal po chwili zaczął słabnąć dość mocno. Upadł na jedno kolano, ale pozostał w tej jakby godnej pozie, nie upadł na oba kolana, nie przewrócił się do przodu, nic takiego, po prostu oparł się o swój topór i pochylił głowę do przodu. Czy Sperdy Dying by coś pomógł w tym momencie? Możesz próbować. No nie mam, ale pytam, bo nie wiem, czy ktoś nie ma przypadkiem. Nie? Tak. Widzicie, że pochylił głowę nad swoim toporem. Zamknął oczy. Widzicie, że
rozsypał się w proch. I w miejscu, w którym on został, pozostał jego drzewiec od jego topora, który leży na ziemi, oparty o jego napierśnik i bransoleta na ziemi, która ma mnóstwo smoczych kości na niej. Mchlaku, rzucę percepcję. A ja? Ja stoję zaraz obok przecież. Tak, ty też sobie możesz rzucić. Ja też percepcję. Stoję. Jak zobaczyliśmy, co tu się dzieje, to zgaduję, że było takie what the hell? Ja z tą głową lam. Ja wiem, co robię, więc wy możecie szukać. Zauważyłeś, oprócz tego wszystkiego, czego byłeś w tym momencie świadkiem, widzisz, że na bransolecie jest druidycki symbol twojego mistrza. What? I sam drzewiec, bo głownia topora również się rozsypała. Został sam drzewiec, który również jest pokryty różnego rodzaju druidycznymi symbolami. Napierśnik ma wyryty symbol Ilmatera na środku. Ciekawe, jak to będzie mi chodził. On sam w sobie emanuje taką aurą dobra, dobroci. To dla mnie. Więc te trzy przedmioty zostały. No i kubka prochu po talu. Mamy coś, czego można by to było zebrać. Ja zbieram te mikstury. Tak. Ile ich tam jest? Faktycznie jest ich 7? Jest ich 7. Rzuć sobie percepcję, proszę cię bardzo. No powiedz mi, co się dzieje z tymi... Te żyły wszystkie. Widzisz, że one zaczynają się skręcać, rozsypywać, rozdzierać. 14 na percepcję. Wiesz, jak wygląda mikstura leczenia? I onen to na pewno nie jest mikstura leczenia. Okej, okay, dobrze, że pierwszym odruchem nie złapałem. To jest zbyt gęste. Mogłeś otworzyć jedną z tych buteleczek, żeby ewentualnie... Nie, wiesz co, ja dlatego nie otwieram, że mam tylko minutę trwania eliksiru, więc ja tylko je zgarnę, potem będę badał, co to jest i biegnę przez salę i wszystkie te mumie, wszystkie te trupy. Biegam po sali i palę wszystkie trupy. Magia przeżyje, spoko. Jasne. Przetrwa. Niektóre rzeczy zbiegły, jeżeli też. Okej, nie. One się też rozsypały. To nawet w sumie dobrze, bo mieliśmy zebrać prochy, ale łapię ten sztych. Tak. Dostrzegasz tam wiele. Wydaje ci się, że tuzin. Znasz druidzki język, znasz tę całą ich kaligrafię, to wszystko, ale aktualnie nie jesteś w stanie się skupić na tym, żeby wyczytać coś sensownego z tego. Może będziesz musiał postudiować chwilę nad tym, żeby znaleźć sens w tych znakach. Widzisz, że część z nich... Biorę też tą bransoletę. Tak, na bransolecie jest symbol druidzki twojego mistrza. Natomiast część z tych symboli pokrywa się z tymi, które były na ziemi. Tak. Czyli na ziemi też były druidzkie symbole? Tak. I druidzkie bardziej bym powiedział, że święte. Druidzi również używają tych symboli. Czy ta bransoleta smocza przypadkiem cokolwiek mi mówi? Wiesz, że jest bardzo taka drapieżna, byś powiedziała. Taka typowo, powiedzmy, dla wojownika. Bardziej byś powiedziała, że to jest forma ozdoby, niżeli coś, co miałoby faktycznie jakiś... No to ja szukam dywanu. Ja bym pomogła Pri wstać, jak ona się tam jeszcze nie pozbierała z tego i poszła do z nią właśnie szukać. Jasne. Wyciągam swoją puszkę na datki, jeszcze mi nic nie ma, i zgarnę prochy, ucala do niej. Ściągając wcześniej rękawice. Jasne. Ja bym chciał tą bransoletę przydrożyć na ten... Kostur? No, na ten sztych. Jeszcze nie mówię kostur. Na drzewiec? Tak. Okej. Okay. Więc przywiązałeś ją rzemieniem, tak żeby nie spadła. Masz ją, możesz sobie tam dopisać do ekwipunku. Ja ci później dam.
skarpetkę jakąś ładną może. Bej. Beorn, ty przebiegłeś się po sali. Pospalałeś to, co było do spalenia. Masz przy sobie te 8 flakonów. 8. 8 czy 7? 7, przepraszam. 7, z czego 4. Ponieważ zgarnąłeś je po prostu wszystkie naraz i nie popatrzyłeś. 4-5, nawet bym powiedział, jest prawie pusta. W sensie tam już praktycznie nic nie ma. Okay. Tak jakby był płyn, który bardzo długo leżał i po prostu... Dobra, natomiast czyli faktycznie dwie są. No tak, dobra. Faktycznie są dwie. Dobra, to potem to odseparuję sobie, te co są usunięte. Nie, pójdę tam do narożnika z dziewczynami poszukać. Czy ty będziesz próbował, chciałeś otworzyć może tą miksturę, czy nie? Nie, no okay. ja będę dobra. Potem będę badał wszystko. Dopisz sobie do tych mikstur, które zgarnąłeś, literkę K. Proszę cię, żebym też ja pamiętał, co tam było. Cyrus? Co? Wiedziałeś, że Ilmater ma też tylu wyznawców? Właśnie ich nie ma. Dawno są martwi. Muszę o tym pomyśleć. Tak czy inaczej, zbierzcie się tu obok mnie. Klękam na obydwa kolana i w miejscu, w którym jestem, zaczynam modlić się do Imatera i rzucę Prayer of Healing z trzeciego poziomu. Przez 10 minut muszę się modlić, więc też jakoś, nie wiem. To za chwilę do niego nie dołączymy tam, żeby... Mchlaku, ty jesteś tam obok Cyrusa i Cyrus, możecie sobie rzucić wiedza, historia, religia, będąc tam gdzieś w okolicy glifów. Natomiast wasza trójka, od razu widzicie 3 skrzynie, które są przy ścianie. Jedna z nich jest otwarta, przynajmniej nie jest zapieczętowana i z niej wystaje kawałek dywana. 19. 7. Oboje raz, że widzieliście te glify, oprócz tego, bo on został zniszczony przez jedną z tych kul. Ta, która jest tutaj, ukryta pod bluszczem, oznacza śmierć. Ta tutaj oznacza sługę zła. Ta nie wiecie. Ta oznacza omen, fortunę. Kolejna to życie, szczęście i brama. Coś ci to mówi? No, modlę się, więc na razie nie odpowiem. Okay. Ty się modlisz, wy znaleźliście dywany, które tutaj były przechowywane. Widzicie, że dwa z tych 3 dywanów, które tutaj były, wciąż się delikatnie mienią, a ten jeden jest mocno spopielony. W środku taki był wypalony, coś takiego. On akurat to był ten, który był wyciągnięty na zewnątrz. Natomiast tamte dwa są całkiem okej. Okay. Chcę zerknąć, czy nie ma w nich czegoś jakiegoś szczególnego? Może jest coś szczególnego, mimik. Był jeden wyciągnięty, on był swęglony w środku i tamte pozostałe dwa widzisz tylko przez szczeliny w... Tak, chcę zerknąć tylko. Możesz zerknąć. Widzisz arcane lock założony na skrzynię. Ale oprócz tego, no, dywan, byś powiedziała. Natomiast samo jakby rzucenie zaklęcia, żeby ktoś nie otworzył tej skrzyni, no i wymaga dość sporych umiejętności, żeby je zniszczyć. Dobra, bierzemy? Te skrzynie są jakoś oznaczone? To chodźmy najpierw do Cyrusa, niech dokończy modlitwę, trochę się lepiej poczujemy i wyciągamy stąd ten szyk. Okej. Okay. Podleczyliście się, zaczynacie wyciągać te skrzynie stamtąd na zewnątrz. Zajmuje wam to dość sporo czasu, żeby to wytargać, bo jednak to trochę waży. Wy jesteście zmasakrowani po walce. Znaczy, myślę, że jak wyjdziemy z samej świątyni na ten przedsionek, gdzie są namioty i w ogóle, to tam sobie będziemy chcieli zrobić jakiegoś resta, zanim natkniemy się na koboldy, które nas chyba zgaszą.
tutaj sobie zakończymy sesję. Także to by było na tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy, że wciąż jest tyle ludzi z nami, że wciąż się też udziela. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Bardzo, czat był bardzo aktywny, dzisiaj jest nam bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich fanów. Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, naturalistów. Tak. Przekupiłeś nas kośmi, więc też jesteśmy teraz fanami. Tak, swoimi fanami. Załóż, okay, streama dobrze. Masz... Masz 7 wiernych, 5, 6, przynajmniej 6 lajków. Okej, okay, dobrze. Moi drodzy, dziękujemy bardzo, że z nami byliście do tak późnej pory. Nawet troszkę nam się przeciągnęło. Wow. No, ale jak będziecie mieli długi odcinek na YouTubie. Wow. Będzie skrót. O Boże, oh my goodness. Wziął se wolne, dostał skrót. Well, fuck będzie me. Montował. Dobrze, dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło. Trzymajcie się i miłego szósta weekendu. Szóste levele. No, no, daj levele. Daj pan. Daj pod level. Macie szóste levele. Rzucę sobie od razu. Kurde, o, tak. O,